Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj robimy Dzień dobry. Dzisiaj robimy nagranie, w którym uczestniczy pani Anna Bąk z pani Partii Anna Razem. Bąk z Partii Razem. I Bartłomiej Kwapisz, w tej chwili w sumie nie wiem z jakiej partii, czy ja jestem z Wiosny, czy z Nowej Lewicy. Z dobrej partii. Generalnie powiedzmy, że z Lewicy. Mamy kilka tematów dzisiaj do porozmawiania o. Natomiast ogłosiłem tutaj na wielu, wielu grupkach facebookowych taki otwarty nabór, kto by chciał wziąć z nami udział. No i właśnie jest z nami Ania. Mogłabyś coś o sobie powiedzieć naszym widzom? No, jestem Ania. Jaka Ania Bąk jest, każdy widzi. Na co dzień zajmuję się projektowaniem graficznym, jestem na swojej działalności. Robię rzeczy nie tylko tam zawodowo, ale też pro publico bono. Myślę, że dużo osób kojarzy moje grafiki, można je zobaczyć nawet na demonstracjach w internecie. Z tego czasu w zeszłym roku została poszerowana grafika, plakat dotyczący skandalicznych słów arcybiskupa Jędraszewskiego. To myślę, że też dużo osób kojarzy, gdzie tam był motyw po prostu tej koloratki, znaczy tam kwadratu przesuwająca się góra-dół. I kocham Japonię, herbatę Earl Grey, zwierzątka. Czemu kochasz Japonię? Czy to przez kulturę, czy nie wiem, anime? Znaczy kulturę, przez... tak. Jeszcze nigdy nie byłam w Japonii, ale planuję się wybrać. Umiesz coś po japońsku? Ohayou gozaimasu, watashi wa anotomoshimasu. Okej, brzmiało ładnie. Nie wiem, co to znaczy, ale ładnie. Słuchaj, mam jeszcze pytanie. Czemu herbatę Earl Grey? Ponieważ ma dobry smak. Taki bergamotkowy, bo czarna herbata to już taki, no, taki cierpki smak. Taki jakby ktoś wjechał z kapcia po prostu, a nie... Rozumiem. Wiesz co, ja jestem fanem herbaty i im jestem starszy, to tym bardziej lubię herbatę po prostu czarną, bez jakichś domieszek owoców, bez jakichś kombinacji. Także Earl Grey ja też lubię. Dobra, słuchaj, możemy przechodzić do tematów. Może zaczniemy od zamierzchłej, bo w sumie tematy mamy przygotowane chronologicznie. Jasne. Moglibyśmy zacząć od zamierzchłej przeszłości, kiedy te trzy partie się łączyły. Powiedz mi jeszcze, jak długo działasz w Lewicy, w Partii Razem? Do Partii Razem wstąpiłam w 2015 roku po wyborach w październiku, pod koniec października. Było spotkanie po prostu otwarte w Poznaniu, na które mógł przyjść każdy, mógł wysłuchać i mógł się po prostu zastanowić. I wtedy właśnie tak coś we mnie się obudziło, że hej, że w sumie od jakiegoś czasu byłam taką osobą biernie przyglądającą się, raczej byłam taką osobą, która patrzyła na politykę z boku. Byłam takim trochę byłam taką obserwatorką, a stwierdziłam, że chciałabym zacząć działać, chciałabym mieć jakiś tam realny wpływ i wyszło z założenia, że skoro kropla drąży skałę, no to, że jakoś tam moja... No, że moje ręce, moje obecność w polityce może jakoś się przedłożyć na jakąś tam zmianę sytuacji, na zmianę jakby postrzegania różnych rzeczy przez inne osoby. Dobra, mam pytanie. W 2015, a ty coś startowałaś w wyborach w ramach partii, czy tylko się udzielałaś jako wolontariusz? Jak to było? Też startowałam. Często to było na zasadzie, że parytety, ale jest to jakieś tam o tyle fajne doświadczenie, jakby to też jakby hartuje, jak się tak... No nie robiłam jakiejś takiej kampanii ostrej na zasadzie, żeby tam do kamer, żeby tam w debatach brać udział i tak dalej. Raczej bardziej wspierałam te osoby, które miały większe szanse się dostać, no bo wiadomo, że jak, no nie było realnych szans, żeby dostało się od nas mnóstwo osób, tylko kilka z nich i na nich była większa uwaga skupiona, ale niemniej ja w ramach swojej kampanii również działałam, również w jakimś tam stopniu przekazywałam różne postulaty, też troszkę siebie promowałam, powiedz mi, uwaga była skupiona, tak? Jak oceniasz połączenie tych partii w 2019 w koalicji, żeby wejść do Sejmu razem, Wiosna SLD?
No bo jakby biorąc pod uwagę to, co mamy teraz, no to te 13 prawie procent, tam 12 i coś, no to był naprawdę niezły wynik, tak? Czy miałeś takie opory, że to jest jakieś porzucenie idealizmu na rzecz po prostu chęci wejścia do Sejmu, czy uważasz, że to była słuszna decyzja? Znaczy, powiem tak, ja nie byłam za tym, żeby się łączyć, no wiadomo, no, człowiek w wielu rzeczach marzy, ma jakieś tam swoje wizje, idee, no ale trzeba w życiu też być pragmatycznym i w tej sytuacji próbowaliśmy już opcję osobno, próbowaliśmy opcję łączoną z RSS czy z UP. I również nie wypaliło, i w końcu, skoro osobno się nie udało, skoro z Ikonowiczem się nawet nie udało, no to w końcu trzeba było stwierdzić, kurczę, trzeba zacisnąć te zęby. A słuchaj, a I. myślisz, że Razem ma teraz szansę na taki samodzielny byt na scenie poza lewicą? Może nie poza, ale chodzi mi o to poparcie dla Razem, czy jest w stanie przekroczyć na przykład te 3%, czy nawet Myślę, 5%? że tak, bo w bardzo dużym stopniu dzięki temu, że jednak wprowadziliśmy kilka posłanek, ponieważ jest to sfeminizowana grupa, to mówimy posłanki, dzięki temu, że udało nam się wprowadzić kilka osób do Sejmu, to myślę, że w bardzo dużym stopniu udało się jakoś tam wielu osobom pokazać, że jako Razem działamy, że chcemy naprawdę robić dla ludzi, że nie chcemy wchodzić do domów i zabierać 75% wyposażenia domu. Więc zresztą jakby nie patrzeć, warto sobie przypomnieć między innymi słynne wystąpienie Adriana Zandberga, gdzie zrobił tak naprawdę kontr-exposé. Tak, Myślę, że każdy pamiętam. z nas pamięta, tak Pamiętam, jest. to był w zasadzie jeden z takich momentów, kiedy ta lewica była jeszcze na fali. Wydawało się, że rzeczywiście będzie taką siłą, która no, zagrozi Platformie może nawet. A potem był wybór Biedronia na kandydata. Jak to skomentujesz? Czy to był zły wybór, dobry wybór? No, wynik był słaby. 2,3 bodajże, jakoś tak, procenta. Czy twoim zdaniem powinien być Adrian Zandberg tym kandydatem, czy ktoś inny może? Oczywiście, że powinien być, ale jednak Adrian powiedział, że on nie chce kandydować, więc musieliśmy przystać na to, musieliśmy to uszanować. Wiadomo, że Robert Biedroń nie był idealnym kandydatem, ale znaczy ja też osobiście znam Roberta. Robert zrobił dużo rzeczy. Pamiętajmy, że on był też między innymi jednym z założycieli kampanii przeciw homofobii. On od wielu lat tak naprawdę przyjmuje ciosy od homofobów, udziela się. No niestety, wiadomo, że jest to taka nuta, jest jakaś tam brak porozumienia w niektórych kwestiach i że wszyscy chcieli, żeby kandydatem był Adrian Zandberg. Wiadomo jednak, że skoro wybraliśmy, został wybrany Robert. No to mimo to tam go wspieraliśmy, jeździliśmy z nim, stawialiśmy się na konferencjach prasowych, Wiesz co, wspieraliśmy dla mnie go na Robert. różne sposoby, robiliśmy wszystko, żeby jakoś tam. Dla mnie Robert był perfekcyjny, jeśli chodzi o takie techniczne sprawy, to znaczy no, mowa ciała, to co mówił, to jak się zachowywał, to wszystko było perfekcyjnie pod kątem takiej kampanii wyborczej. Natomiast no, już brakowało i tej świeżości z początku wiosny, a jednocześnie być może też wiarygodności. No i był Hołownia. Był Hołownia, potem jeszcze Trzaskowski, no i wszystko to poszło w dół w notowaniach. Kosiniak-Kamysz w sumie zaliczył podobny spadek. A powiedz mi, bo. Znaczy Robert był przede wszystkim też zmęczony trochę tym wszystkim, no bo nawet było, jak się z nim tak człowiek spotkał na żywo, to jednak zobaczył jakieś tam zmęczenie trochę już tym i kampanią, i tam wcześniejszymi działaniami. I no jasne, tam właśnie przyszedł Hołownia. I I tutaj nie dość, pozamiatał. że Hołownia, to jeszcze efekt świeżości zadziałał, Tak. więc tak naprawdę no, robiliśmy co się dało. No, w każdym razie, wiadomo, wynik no, nie był Słuchaj, skoro satysfakcjonujący. jesteśmy przy Hołowni, to może już przejdziemy do pani Gil-Piątek, bo Tak.
Ostatnio Polska obiegła świat. Ostatnio właśnie w Republice Południowej Afryki główne wiadomości informowały o tym, że pani Gil Piątek przeszła do Hołowni, tak? Cały świat. Nie, ale co mi chodzi, że no jest to transfer dość dziwny, jeśli weźmiemy pod uwagę, powiedzmy, taki background katolicki, prawicowy, że tak powiem, Dokładnie. Szymona Hołowni. Natomiast to, gdzie on szuka elektoratu, centrum, taki zbliżone do PO, nawet zachodzące na lewicę, wydaje się, że ma ten ruch sens, tak? Czy twoim zdaniem w ogóle lewica mogłaby współpracować z Hołownią tak realnie? Bo czytałem jakiś czas temu, nawet w sumie nie cały czytałem, ale o co chodzi, tekst w krytyce politycznej, który nawoływał do tego. Czy ty sądzisz, że to jest możliwe w ogóle? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ tak naprawdę wielokrotnie dostaliśmy strzały, że razem to cały czas osobno, że z nimi nie chcecie, z tamtymi nie chcecie. I na chwilę obecną ja bym mogła powiedzieć, że nie wyobrażam sobie współpracy z Hołownią ze względu przede wszystkim na jakąś tam trochę na przepaść ideologiczną. Wiadomo, że wielu z nas nie, wiele osób z lewicy nie rozumiało tej decyzji Gil Piątek, że odeszła do Hołowni. Widocznie to było dla niej bardziej opłacalne. Z tego, co mówiła, to bardzo duża część jej wyborców właśnie odeszła do Hołowni i o tyle ma to sens, że nawet osoby LGBT się wypowiadały, że oni będą głosować na Hołownię. Inne osoby, na przykład ze środowiska, pytają, ale dlaczego na Hołownię? Ale jak? Że przecież że ja tego nie rozumiem. No przecież Hołownia nie opowiada się za czy to małżeństwami jednopłciowymi. No, ale że wydaje im się taki fajny, taki progresywny i tym podobne. No, jest to oczywiście przykre, że Hołownia bardzo dobrze jest przygotowany PR-owo. No, jakby nie patrzeć, on jest do tego stworzony. No, pracował w telewizji. No tak, lata pracy w I no telewizji. A właśnie, słuchaj, bo jest taka sytuacja, że porwał ludzi. czasem jak są ustawy PiS-u, które są takie prospołeczne, no to lewica wtedy zagłosuje za. Tak już bywało. I wydaje mi się, że tutaj też mogłoby być tak, że załóżmy, że byłby projekt Hołowni, on tam dość mocno przoduje, jeśli chodzi o sprawy ekologiczne. Więc tutaj wydaje mi się, że lewica też mogłaby znaleźć wspólny język. Sądzisz, że. Bo właśnie, co w ogóle sądzisz na przykład o współdziałaniu z PiS-em, na przykład teraz w kontekście ustawy piątki dla zwierząt, tak? Zamykamy farmy z futrami. Czy sądzisz, że lewica powinna to poprzeć? Czy jednak poprzeć, ale na przykład z jakimiś uwagami? Co o tym sądzisz? Znaczy nie, jeżeli chodzi o, bo rozumiem, że to jest też pytanie w kontekście Kontekst Razem i PiS razem i PiS, pod razem i rękę, to Hołownia. Wiesz, czy można tworzyć takie konstelacje? Czy na przykład trzeba cały czas głosować anty, albo cały czas podkreślać, że no, w sumie krok w dobrym kierunku, ale jednak byśmy chcieli, żeby to szło mocniej, żeby to było, wiesz, żeby te zwierzęta jeszcze bardziej wesprzeć. Nie wiem, co sądzisz? Właśnie popierasz te projekty, tą piątkę dla zwierząt? no jak Wczytywałaś się w ogóle? najbardziej, tak. Generalnie mogę to powiedzieć, że no jako, że ja jestem z Gniezna, no to znany jest pewien, że tak powiem, pan, który ma swoje właśnie przemysł futrzarski. I no wielokrotnie były tam protesty, między innymi też otwarte klatki miały proces z nim, ponieważ tam działacze otwartych klatek weszli na teren jednej z jego ferm z norkami, no i zrobili po prostu materiał, że jak faktycznie te norki, jakie one mają warunki. No i zostały te osoby z otwartych klatek przez niego tam. Sprocesował się po prostu z nimi, była nawet na rozprawie w Gnieźnie, w sądzie.
gdzie po prostu zostały uniewinnione, tam musiała oczywiście zapłacić na poczet tam rozprawy i tak dalej. No, Dobra, to na czyli, a pewno. okej, okay, ale tak wracając do współpracy na przykład z PiS-em przy niektórych projektach, zasadniczo warto, Twoim zdaniem, jeżeli. Tak, tylko że troszkę mnie właśnie to denerwuje, że mówienie, że gdy partia razem zgadza się z czymś z PiS, to nagle jest taka retoryka w różnych mediach liberalnych, że razem i PiS to jedno zło, że tam razem pod rączkę, a to tak nie jest. No, w sensie, no, mamy demokrację, możemy w różnych rzeczach się zgadzać, a w różnych się sprzeczać, ale chodzi o to, że no, to PiS nie będzie razem, a razem nie będzie PiS, koniec, kropka. I tutaj widać to między innymi w kwestii podejścia do praw osób LGBT. No okej, że w kwestii zwierząt się zgadzamy jak najbardziej, na piątkę dla zwierząt, że zrywamy łańcuchy, że znosimy fermy futrzarskie, A poczekaj, mogę się spytać jeszcze ale jedną rzecz? Myślisz, że Kaczyński to robi z miłości do zwierząt, w sensie na przykład, no wiesz, ma tego kota i w ogóle jest taki prozwierzęcy, tak osobiście w serduszku i stwierdził, że, no, że w sumie nie wiem, no już kończy się kolejna kadencja, jest coraz starszy, więc może by tą władzę wykorzystać do czegoś dobrego? A może on to robi po to, właśnie też na tym TikToku się wypowiedział, może on to robi po to, żeby do młodzieży PiS zbliżyć, żeby jednak tam szukać elektoratu, jak sądzisz? ciężko powiedzieć. No wiadomo, że on wie, jak grać, jak należy rozegrać, żeby zdobyć kolejne punkty. Wie, jaki ruch wykonać, żeby zbliżyć czy do siebie ludzi, czy żeby dla siebie ugrać cokolwiek. Ciężko powiedzieć, na ile to jest dyktowane serduszkiem i miłością do zwierząt, a na ile to jest dyktowane po prostu Wyrachowaniem. pragmatyzmem i ugraniem czegokolwiek w Słuchaj, polityce a jeszcze. co sądzisz o tych podwyżkach pensji? No bo tutaj Razem ma o tyle prosto, że posłowie Razem nie głosowali za tym. Natomiast opozycja gremialnie, PO i reszta Lewicy i PSL głosowali. I pytanie takie, poza Kukizem, dobra, nie będę już się w szczegóły wdawał, ale o co mi chodzi? Czy to było zagranie PiS, które było obliczone na zaszkodzenie opozycji i czy opozycja tak bezwiednie w to weszła i czy i co to, o czym to świadczy w ogóle? Kim są ci ludzie w Sejmie, którzy tak wydają się być Ciężko im oderwani? przeżyć za 15 tysięcy miesięcznie. Znaczy, no, powiem tak. Nie ulega wątpliwości, no, że tutaj przeciw podwyżkom opowiedzieli się właśnie i z Razem, no i z Konfederacji, o dziwo. No, jednak ci młodsi, te młodsze pokolenia, jakby nie patrzeć, no to, no, Aha, właśnie. wiesz co, bo takie właśnie po pierwsze młodsi, po drugie nowi w Sejmie. Być może jest tak, że osoby, które wiesz, już były ileś tam kadencji, sprawowały mnóstwo funkcji publicznych, no to mają inną optykę. To nie jest coś takiego, że oni jakby odczuwają rzeczywiście problemy zwykłych ludzi. Może to już są ludzie na świeczniku, którzy no, w jakiś sposób no, żyją innym życiem niż my żyjemy, podejrzewam. A słuchaj, czy myślisz, że lewica jest w stanie w związku z tym odzyskać wiarygodność i czy w ogóle jest sens, jakby to powiedzieć inaczej, co miałem na myśli? Razem dzięki temu, że nie głosowało, wydaje się mocno podbijać swoje notowania, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, nie widziałem sondaży, gdzie by Razem było traktowane osobno. Czy twoim zdaniem to pomoże Razem? Czy na przykład sprawa tych 200 tysięcy wypłaconych dla zarządu już została zapomniana i wybaczona przez wyborców? Czy w ogóle wyborcy mieli jakieś pretensje o to? Jak sądzisz? Znaczy, powiem tak, myślałam, że jak galopujący major rozpisze to na części pierwsze, jak to wszystko wyglądało tak naprawdę w praktyce, to że już nie będzie problemu. Potem jak zobaczyłam, że moja przyjaciółka, która nie siedzi jakoś bardzo w polityce, wysłała mi informację o tym, że członkowie Razem przyznali sobie po 200 tysięcy
uwaga, brutto, bo jakby tak jeszcze odjąć Nie podatek, no wchodźmy w to szczegóły. nie wyjdzie wcale 200 na Dobra, rękę. nie I wchodźmy tak w naprawdę. szczegóły. Nie, ja wiem, oczywiście, ale chodzi o to, że ludzie, jak zobaczyli 200 tysięcy, to już myśleli, że członkowie partii Razem balują za pieniądze podatników i że sobie przyznają po 200 tysięcy. Nie, tak nie było. Raz, że no, to jest podatek, a druga rzecz, że to było przeznaczone na cele kampanijne. No, wszystko się zgadza, no bo po to została subwencja przeznaczona na działalność polityczną, na działalność partyjną. Te pieniądze nie zostały przeznaczone na ośmiorniczki czy na, nie wiem, na sojowe latte, tylko po prostu na działalność, na wydruk plakatów, na Dobra. billboardy, na Teraz i tak dalej. pytanie, poczekaj, poczekaj, Nie. bo okej, zostały przeznaczone. Czy warto w ogóle, inaczej, czy w związku z tym takie działania, które są w pewien sposób omijaniem prawa, są usprawiedliwione? No bo wiesz, no, równie dobrze można powiedzieć, że człowiek, który tam zatrudnia człowieka na czarno, też po prostu próbuje sobie radzić z tym niesprawiedliwym systemem. Jak byś to obroniła? No. Czy prawo wyborcze No. jest tak skonstruowane, że krzywdzi partie takie jak Razem na przykład? No właśnie, prawo wyborcze jest bardzo głupio skonstruowane, co zresztą było widać to w praktyce i na ten temat już wystarczająco wyczerpująco chyba napisał właśnie galopujący major na Krypie. Można tam wszystko rozpisać, nawet na końcu też napisał, że tak, prawo wyborcze jest głupio napisane, ale jak widać, dura lex sed lex i póki tak to wygląda, no to trzeba się do niego niestety dostosować. Co do kwestii pracy na czarno, absolutnie nie można tutaj łączyć wątku przelania pieniędzy na kampanię, a tego, że ktoś zostanie zatrudniony na czarno i nic mu się nie należy, łącznie z opieką zdrowotną, bo później mamy takie patologiczne sytuacje, jak wywożenie ludzi do lasu czy Jasne, na inne ławki w parku. Nie idźmy w tą stronę, no, to porównanie tak przystanku. na poczekaniu wymyśliłem. Nie, ja wiem, oczywiście, ale to też No mów. tutaj była kwestia tego typu, że trzeba było po prostu przelać pieniądze w ramach kampanii, za które zostały później wydrukowane materiały. No, no Jasne. to zostało zrobione może zbyt przejrzyście. Okej, okay, dobra, nie idźmy już w tę stronę. Słuchaj, powiedz mi, sprawa, która elektryzuje w zasadzie całą opinię publiczną w Polsce w zeszłym miesiącu, sprawa pomników, sprawa Margot, sprawa uwięzienia, sprawa kontrowersyjnych wypowiedzi. Jakbyś tak ogólnie oceniła, czy to wszystko przysłużyło się na plus czy na minus dla społeczności LGBT, dla praw mniejszości seksualnych? Jak sądzisz? Myślę, że mimo wszystko na plus. Tu w ogóle Margot tak naprawdę powiedziała, że zapytała się dziennikarki, chyba już nie pamiętam, w którym to było wywiadzie, że jak sądzisz, czy w ostatnim czasie sytuacja osób LGBT się pogorszyła, czy stało się to jakby bardziej widoczne? No i ta dziennikarka odpowiedziała, no wydaje mi się, że chyba jednak bardziej widoczne. No właśnie, że tak naprawdę sytuacja osób LGBT od zawsze była zła. Bo no, po dziś dzień nadal nie ma ślubów par jednopłciowych, nadal nie, pary jednopłciowe nie mogą adoptować dzieci, nadal są bite na ulicy, gdy idą dwie na przykład kobiety za rękę. I w ostatnim czasie po prostu to jakby wyszło. To nie jest tak, że ta homofobia pojawiła się wczoraj, czy przedwczoraj, czy w 2015. Ona była już znacznie, znacznie wcześniej, tylko że w ostatnich latach przybrała na sile i przedtem była to taka, jakby to można powiedzieć, taka życzliwa homofobia, w sensie okej, nie będziemy was dehumanizować, ale z drugiej strony nie obnoście się Jakby z wiem, o czym swoim, mówisz, to jest tak? takie podejście w stylu W sumie to jakoś tam się wami brzydzimy czy gardzimy, ale pozwolimy wam Dokładnie. żyć, tak? To nie jest coś takiego, że Dokładnie, tak. jesteście spoko i was akceptujemy, tylko... I tutaj Margot właśnie bardzo fajnie stwierdziła, że cała ta machina faszystowska to jest chociaż uczciwa w swych działaniach, ponieważ liberałowie mówią, że
Okej, będziemy was akceptować. Zresztą tutaj odnoszę się też do wywiadu w Radio Z, że będę się do ciebie tak zwracać, jak chciałaś, ale przestań przeklinać. W sensie na takiej zasadzie, że liberałowie nadal chcą dyktować warunki, do których mają się inne osoby dostosować. Nie chcą wiesz się... co, ona stricte dziennikarka powiedziała, że to się wiąże po prostu z karami, tak, jakie jej grożą w związku z wypuszczaniem przekleństw na antenie. Nie szedłbym tak daleko. Ale mówienie, że będę zwracać się do ciebie tylko pod warunkiem, gdy... W sensie tak, to był taki targ, tak? Ja pójdę w twoją stronę trochę, tak. A ty za to będziesz... Ale wiesz co, ja mam kilka uwag co do Margot. No generalnie to nie jest materiał ani na lidera. Sama zresztą uznaje, że to nie chce być liderem. Ani też wydaje mi się na taką bo postać... Bo to jest aktywistka. Tak, tak, ale też na postać tak jako symbol, wiesz, bo wydaje się, że symbol to jednak powinien być ktoś, ja nie wiem, nieskazitelny czy coś... Problem jest też taki, ja tutaj widziałem w tym wywiadzie wspomnianym w Radiu Z, że, co jest akurat bardzo dobre, pojawiły się po raz pierwszy w takim mainstreamowym dyskursie problemy... Osoby niebinarne. Tak, ale w ogóle problemy bardziej zniuansowane, tak? Okazuje się, że nagle nie chodzi tylko o małżeństwa homoseksualne, że w ogóle nie jest tylko tak, że są tylko geje i lesbijki, tylko to jest dużo bardziej zróżnicowane. No i po raz pierwszy to jakby dotarło do mainstreamu. Problem tylko taki, czy ten mainstream jest w stanie w ogóle jakby przyjąć tego typu informacje, bo wydaje mi się, że jednak w dyskursie publicznym informacja jest bardzo, bardzo, bardzo uproszczona. Ja to widzę też i trochę mnie też fascynuje działalność Sylwii Spurek, która w swoich takich działaniach prozwierzęcych generalnie wprowadza też nowy sposób patrzenia, nowy sposób myślenia, interpretacji zjawisk, no ale przez wiele osób jest to odbierane jako po prostu oszołomstwo. Ja rozumiem, czemu ona tak, rozumiem, czemu ona tak robi, przesuwa granice w pewien sposób, ale z drugiej strony właśnie to, w ogóle to jest dla mnie dylemat, tak? Czy lepiej być jak Robert Biedroń, który jest takim, wiesz, od krawata, od szpilki, pięknie tutaj człowiekiem, który mówi okrągłymi słowami i wszystko jest takie uładzone, czy lepiej być rewolucyjnym jak Margot, co jest lepsze w ogóle dla sprawy, tak? Czy ten stosunek do mniejszości się teraz polepszy, pogorszy? Wydaje mi się, że się zradykalizuje, tak? Będzie więcej osób, które chcą tych praw i więcej osób, które jest zdecydowanie przeciwko. Patrzyłem na badania CBOS-u, nie ma co prawda najnowszych, ale wygląda na to, że się społeczeństwo stopniowo radykalizuje w tej sprawie. Słuchaj, może zróbmy sobie małą przerwę. Ja tutaj... Znaczy, ja tylko też chciałam tylko powiedzieć, że no, tutaj jest o tyle sytuacja, że Biedroń po prostu jest politykiem, a Margot jest aktywistką. Po prostu Margot powiedziała, że no... Że jej... To tak, prawda, że ona jest... Dobrze, ale... Ona jest po prostu... Ale jedna rzecz. Margot jest friganinem, friganką, friganem, osobą, która na przykład je rzeczy, które są pozostawione na śmietnikach, tak? To jest coś, ja to w ogóle popieram, to jest fajne, ale to jest coś ekstremalnego dla ludzi. Jest osobą, która z tego, co słyszałem, nie podejmuje takiej regularnej pracy, tak? Sama w tym wywiadzie mówiła, że pracuje dorywczo jako, czy to było mechanik, czy coś. W każdym razie chodzi o taką, to nie jest taka, wiesz, zwykle w debacie publicznej, jak mówisz o sobie w życiu takim, w życiu prywatnym, nie o sprawie, o której dyskutujesz, tylko o sobie, no to najlepiej mieć, wiesz, pracę, rodzinę taką regularną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A tutaj się pokazuje ktoś, kto jest ze śmietnika, nie ma regularnej pracy, rodzina go odrzuciła i w ogóle nie utrzymuje z nią kontaktu. Ciągle mi się to myli, ale o co mi chodzi? To nie jest osoba, która będzie dobrze odebrana przez społeczeństwo. I są też aktywiści, którzy, wiesz, mają trochę większe, jakby to powiedzieć, są w stanie stworzyć bardziej korzystny imidż w oczach odbiorców. I w tej chwili, jeżeli Margot jest osobą, która wychodzi na pierwszy plan jako reprezentant społeczności, to cała ta społeczność jest odbierana przez ten pryzmat. I to jest moim zdaniem mocno problematyczne.
jeśli chodzi o. Znaczy, społeczność zawsze miała problem z ludźmi, które w jakiś sposób odstawały od reszty. I tu na przykład jest, pojawia się między innymi problem bezdomności. Jak większość ludzi reaguje na osoby bezdomne? Udają, że nie widzą, nie chcą pomóc, twierdzą, że jeżeli ktoś na przykład jest bezdomny, to są sobie winny, że nie wiem, że wcześniej nie wstawał, albo nie wiem, albo nie wiem, mógł urodzić się w bogatej rodzinie i tak dalej. No, tutaj jest właśnie kwestia tak naprawdę, że społeczność zawsze miała, społeczeństwo zawsze miało problem z zaakceptowaniem ludzi, którzy w jakiś sposób odstawało od ten, jakby to można powiedzieć, ogólnie przyjętej normy. I tu jest. A propos bezdomności, wydaje mi się, że ludzie by nie mieliby problemu, gdyby przyszedł aktywista, który się zajmuje bezdomnością i powiedział, że ojej, to są tacy biedni ludzie i musimy im pomóc. Natomiast Margot jest aktywistką, która stwierdziła, że w ogóle życie takie w stylu bezdomnym, w stylu takiej wolności jest fajne, w jakiś sposób wartościowe, tak? I to jest już coś, co w jakiś sposób narusza takie utarte schematy myślenia ludzi. Akurat to w tym wywiadzie w Radiu Z mi się bardzo podobało, no bo do milionów Polaków dotarł przekaz, że można w ogóle mieć inny system wartości w życiu, tak? To jest bardzo fajne, ale nadal nie wiem, czy jednak nie lepsza jest taka, wiesz, powolna oswajanie ludzi z tematem i tak dalej, i tak dalej. A chociaż nie wiem, tak naprawdę nie wiem, bo to nie jest. Ja się często przyglądam sprawom. Kojarzysz coś takiego jak MAPS, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. Co to jest? To jest fundacja, która stara się na przykład zalegalizować psylocybinę i MDMA po to, żeby psycholodzy mogli używać tego, psychiatrzy, używać tego w pracy z pacjentami, w terapiach. Tak. W terapiach na przykład PTSD i tak dalej, i tak dalej. No i o co chodzi? Tak. Oni pracując nie robią tego w taki sposób, jak to się działo w latach 60., jak jakiś Timothy Leary, nie mówią o jakichś czakrach i tak dalej, tylko odwołują się do badań naukowych. No i o co mi chodzi, że starają się to przepchnąć, ale w sposób taki, który jest do akceptacji dla systemu, dla przeciętnych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co robi Margot, jest czymś, co jest trudne do akceptacji dla tych ludzi, jest szokujące i w pewien sposób może się przyczynić do dalszej marginalizacji tych środowisk. Problem jest też taki, że niestety, ale dyskusja o mniejszościach seksualnych jest świetna, jeśli chodzi o taką dyskusję polityczną, bo to nie jest dyskusja, która wymaga wiedzy technicznej dużej. To jest dyskusja, która budzi duże emocje i w której łatwo zająć stanowisko i uznawać się za osobę lepszą moralnie. Więc jest idealna do dyskusji politycznej i ona chyba będzie tym tematem zawsze. Ja pamiętam rok temu, nie wiem czy kojarzysz, jak były te zajścia w Białymstoku, tak? To było mniej więcej o tej samej porze. To było dokładnie koniec lata, sezon ogórkowy, nagle zaczęły media to grzać. Wydaje mi się, że za rok też to będzie, no bo to jest bardzo ekscytujący temat. No ale kiedyś na przykład wiele osób nie wyobrażało sobie, że kobiety mogą mieć prawa wyborcze, więc tak naprawdę tak, dla społeczeństwa szokiem było to, że kobiety zdobywają prawa wyborcze, tak dzisiaj może dla społeczeństwa być szokiem to, że ktoś może stwierdzić, hej, że w ogóle po co pracować, czy... To jest każdego indywidualna sprawa. Margot nie jest tutaj sama powiedziała, że ona nie chce być żadną liderką, że nie chce być jakąś ikoną. Ona jest po prostu aktywistką i ona tak naprawdę teraz walczy o własne życie, o własne przetrwanie, że ona zdaje sobie sprawę z tego, że pewnego dnia zostanie na ulicy zamordowana za to, że jest osobą niebinarną, że jest osobą LGBT, że w jakiś sposób odstaje od społeczeństwa. A nie sądzisz, że prowadzącej ten program to się wydało niemożliwe? W sensie ona nie widzi takiego programu, tak mi się wydaje, jak ja na nią patrzyłem. To większość ludzi nie. Ja powiem tak, rozmawiam z wieloma ludźmi, rozmawiam z tak zwanymi normikami i jak im opowiadam o rzeczach, o których słyszę albo które spotkały mnie, czy spotkały kogoś z moich znajomych, to oni na przykład mi się pytają, ale
serio, tak było, że albo serio, on tak powiedział. Ja mówię, tak, że nie mam interesu w tym, żeby wymyślać, bo po prostu nie, to się dzieje, tyle, no. Ja też jak widzę... nie wiem, jakiś, my jeszcze go powiem, jak tydzień temu, czy tam dwa tygodnie temu mojej znajomej z partii, która ma pofarbowane końcówki włosów na zielono, kilku facetów na ławce powiedziało, że nie zasługuje na to, żeby żyć. No, no tak to się dzieje po prostu, no idziesz ulicą i ktoś ci powie, że nie wiem, że zaraz cię no nie jasne. Będę używać tutaj wulgarnych słów, ale no ja byłam, jestem współorganizatorką też Marszu Równości w Gnieźnie, no że tak powiem, dźwięk odbijanej motki o platformę obok mojego ucha, no to słyszę tak naprawdę w mojej głowie do dzisiaj, więc tak, to się dzieje. Dzieją się różne rzeczy codziennie w Polsce, a ludzie widocznie tego nie wiedzą, bo ich to nie spotkało jeszcze. Jedna rzecz właśnie, którą chciałem zaznaczyć, bardzo mi się podobała też w tym wywiadzie w Radiu Z, że generalnie w końcu ktoś zaczął mówić o tych rzeczach nie w taki sposób uładzony. To znaczy, wiesz, samo mówienie, no bo tutaj mamy takie różne przypadki prześladowania, czy jakieś nawet słowo prześladowanie, no jakieś tam opresji, coś tam nierównego traktowania. Natomiast jak ktoś powie, że no wprost, że ludzie dostają w pierdol po prostu za to, jacy są, tak, za to, że żyją i to się kończy no nawet śmiercią, no to trochę inaczej stawia sprawę, tak, w dyskursie publicznym. To już nie jest takie owijanie w bawełnę wszystkiego i podchodzenie do tego jak do abstrakcyjnego zjawiska. Ja teraz na przykład też próbuję w sposób taki bardzo uładzony o tym wszystkim mówić, ale czasami powiem tak, bardzo mocno czuję jakąś tam więź z Margot, ponieważ w pewnym momencie w człowieku odzywa się takie totalne zobojętnienie. Czasami jest po prostu, że to odzywa się takie totalne zobojętnienie i serio przekleństwo, gdzie ogląda cię ileś milion, jakaś tam spora liczba osób. To jest najmniejszy problem, że to, że usłyszą to, że ty przeklinasz, to tak naprawdę to jest kropla wiesz co, dla mnie w ogromnym ogóle, oceanie problemu. Dla mnie w ogóle Margot w przestrzeni publicznej było takim momentem, kiedy nagle przebiła się jakaś tam rzeczywistość taka nieuładzona, tak? Taka, która jest no, prawdziwa, a nie taka, jakbyśmy cały czas udawali, tak? To jest tak, jakbym wystąpił nie w koszuli, tylko w domowych kapciach, ale te domowe kapcie w dresie. A właśnie też miałem taki pomysł dzisiaj, ale chodzi o to, że no to jest jednak bardziej, to jest rzeczywistość, tak? To nie jest coś, co my prezentujemy ludziom na zewnątrz po to, żeby oni sobie jakoś tam o nas pomyśleli. No właśnie to to jest o tyle śmieszne, że pandemia może też pozwoliła trochę ludziom na pofolgowanie sobie i można było zobaczyć, czy to Borysa Budkę na przykład w marynarce i w shortach i japonkach, albo można nie, było zobaczyć to było przed pandemią, ale rzeczywiście jakby oswajamy się z tym, że można sobie oficjalnie nawet z telewizji zadzwonić do kogoś i ten ktoś jest u siebie w domu i w tym domu, no dobra, część ludzi sobie dalej... Już nie ma spodni na przykład. Część ludzi dalej ściemnia, że ma, kurczę, wiesz, biblioteczkę piękną za sobą i w ogóle wszystko jest cudownie, a część ludzi po prostu robi te telefony w miarę, czy tam połączenia w miarę normalnie, no i jesteśmy ludźmi, tak? Nie musimy zawsze dokładnie udawać, znaczy, że ten, wszystko ta jest kwestia ugładzenia ta kwestia ugładzenia, bycia pod krawatem i tak dalej, no to też jest jakby stylówka przez wiele lat narzucana przez no, elity, jakby nie patrzeć. Tak, przez, przez ludzi bogatych, ktoś, których tak, na to stać. Przez ludzi też bogatych, tak, że każdy, że jesteś wartościowy tylko wtedy, kiedy jesteś pięknie ubrany, kiedy jesteś pod krawatem, kiedy masz idealną fryzurę lub kiedy masz jesteś kobietą i masz idealny makijaż, biżuterię i tak dalej, to wtedy jesteś wartościową osobą, a jeżeli jesteś kimś, kto śmierdzi albo nawet jest w zwykłym t-shircie, to już nie warto z tobą rozmawiać. I to jest też taka jakby, to też są jakieś zasady gry, reguły gry, które narzucali przez wiele, wiele lat liberałowie.
Dobrze, proszę Państwa, wracamy po tej przerwie. Do tej pory poruszyliśmy tak: Roberta Biedronia jako kandydata lewicy, 200 tysięcy premii dla członków zarządu Razem, Margot i tego, czy powinniśmy być tak radykalni, podwyżki pensji, przejście Hanny Gill do Hołowni i tego, czy współpracować w ogóle z PiS-em. Dobrze, przechodzimy do następnego tematu. Następnym tematem jest być może nie wszystkim znana, bo mniej medialna sprawa. Zmiana nazwy przez partię Wiosna, która zmieniła nazwę na Młoda Lewica, przez partię, przepraszam, Przedwiośnie, czyli Młodzieżówka Partii Wiosna, zmieniła nazwę na Młoda Lewica, na co Młodzieżówka Partii Sojusz Lewicy Demokratycznej, czyli Federacja Młodych Socjalistów, oburzyła się i potraktowali to jako próbę przywłaszczenia sobie nazwy po to, żeby przed Kongresem Zjednoczeniowym obu partii jakby stać się tą właściwą młodzieżówką, tak? Że tutaj widzimy taką jakby rozgrywkę o władzę między dwoma młodzieżówkami. No i co ty o tym sądzisz? Bo ty jako osoba związana z Razem też nie jesteś w tym problemie zaangażowana w 100%, ale jak byś to oceniła? Nie, no generalnie nie do końca jakoś mi ta imba ruszyła, no dzieciaki się pokłóciły. No. Znaczy ja oczywiście poniekąd rozumiem, że to dla Czy to nie jest nielewicowe powiedzieć, a dzieciaki się pokłóciły, bo wiesz, nie, wszyscy są nie, to tak, główni, da, tak? Tak, tak. Teraz właśnie chciałam powiedzieć, że oczywiście dla młodych aktywistów może to być o tyle niefajne, bo jednak nowa lewica to już tak się wiadomo, znaczy młoda lewica, tak, młoda lewica, nowa lewica, to już tak blisko siebie leżą. No zobaczymy, co będzie dalej, zobaczymy, czy w ogóle przetrwa przedwiośnie pod nową nazwą. Na razie myślę, że większość ludzi i tak będzie kojarzyć jako przedwiośnie, jeszcze długo, długo, długo. Zobaczymy dalszy bieg, jak po rebrandingu to wszystko wyjdzie, czy w ogóle przetrwają, czy pojawi się może kolejna młodzieżówka jakaś z lewej strony, nowa, wiesz pod co? Kolejną nazwą. Mi trochę przeszkadza, że coś w ogóle świeżego. Że to jest spór o coś bardzo, bardzo niemerytorycznego, nie mającego wpływu na sytuację ludzi. To jest coś takiego, jakbyś na konferencji prasowej bardzo walczyła i potem się obrażała o to, że na przykład nie miałaś pierwsza mikrofonu danego, tylko trzecie na przykład, czy coś. Znaczy, no tak, wiem, że teraz to, co powiedziałam, to tak, zaleciało ageizmem, że dzieciaki się pokłóciły i tak, to było, to było takie też żartobliwe, ale okej, przepraszam, zwracam honor, bo faktycznie to nie zabrzmiało fajnie, nie zabrzmiało lewicowo. No niemniej ja staram się generalnie nawet, bo czasami widzę coś między dorosłymi takie, tego typu inby o naprawdę mało istotne rzeczy. I jednak trzeba pamiętać, że trzeba grać do tej samej bramki, jeżeli jest się w tej samej drużynie, a nie jeszcze się dzielić. Bo... A co sądzisz o tym kongresie zjednoczeniowym, który ma być 12 grudnia Kongres Zjednoczeniowy, 22 listopada Kongres Programowy. Może zacznijmy od programowego, bo to jest chyba jednak przyjemniejszy temat. Co ty byś oczekiwała, żeby pojawiło się w programie Nowej Lewicy? To nie będzie Razem, tak? Ale Nowa Lewica, więc blisko. Co ty byś chciała od tych partii, żeby w jakim kierunku się zmieniły? Może. No tak naprawdę pożyjemy, zobaczymy. Fajnie jakby był przede wszystkim podkreślony ten postulat antyklerykalizmu, bo myślę, że społeczeństwo czeka, aż w końcu będzie też na to nacisk. No nie ulega wątpliwości, że w ostatnim czasie rola Kościoła w kraju widać jest na tyle wiodąca, silna, że w zasadzie jest wiodąca. Tak, o każdą opinię trzeba zapytać się episkopatu, czegokolwiek by nie dotyczyła dana sprawa. Ale oczywiście ta dominacja Kościoła też nie pojawiła się wczoraj, ani nie od 2015. Pamiętajmy, że wcześniej, no, jak były uroczystości państwowe, no to biskupi siedzieli w pierwszym rzędzie. No, i tak naprawdę to wszystko miało swoje bardzo solidne fundamenty, a teraz tak naprawdę tylko ta dominacja jeszcze bardziej pnie się w górę.
Nawet w czasach rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej No, Kościół był w jakiś sposób dokładnie tak ulubiony. jest. Tak, dokładnie tak jest właśnie i myślę, że jednak przy tym takiego wyczerpania jednak Polaków, że oni, no to też chodzi też o tych Polaków, Polki posiadające dzieci, że nie chcą na przykład wysyłać na religię i nie chcą na przykład, żeby ta religia była w szkole, woleliby za te pieniądze, żeby był dentysta w szkole albo jakieś tam zajęcia, chociażby darmowe podręczniki. Ja ostatnio z I kolegą. Na przykład ten postulat antyklerykalizmu, myślę, że jest jak najbardziej, wiadomo, że w chwili można robić jakichś dziwnych performansów. I tutaj też będę się odnosić do ściągania krzyży i tak dalej. Niestety, jak widać, Polacy nie byli na to gotowi. Pewnie nadal nie są, bo jest to też dość kontrowersyjny akt sprzeciwu wobec Kościoła. Wiesz co, w ogóle religia jest czymś, aż tam antyklerykalizm, czymś, co może pociągnąć rzeczywiście lewicę jako taki postulat, którym się wyróżnia i który może dać jej wiele, wiele głosów. A co ty byś jeszcze widziała wśród innych postulatów? Ja tu mam wymienione, poczekaj, może wymienię wszystkie, które tutaj wypisałem. Mniejszości, mieszkania, opodatkowanie najbogatszych, klimat i środowisko i sprawy rządów prawa, demokracji. To co już było, tylko że na nowo, że tak powiem, no. Opowiedziane tylko pewnie, bo ja tutaj... Okej, a co byś widziała jako nowy postulat? Taki nowy? Nowy postulat. Cyborgizacja. Dochód gwarantowany. Jak najbardziej. Podstawowy dochód gwarantowany, jak najbardziej. Jest to oczywiście testowane w różnych krajach i w niektórych krajach przyjął się bardzo dobrze. I jeżeli życie wielu osób ma polegać na tym, że wiążą koniec z końcem, że studenci nie mogą skupić się na nauce, bo w międzyczasie jeszcze muszą dorabiać, żeby mieć na czynsz, które są faktycznie które są bardzo wysokie, wręcz nie na kieszeń przeciętnego studenta. A myślisz, że opinia publiczna jest na to gotowa? Bo Słucham? Myślisz, że opinia publiczna jest na to gotowa? Bo na przykład 500+ jest często kwitowane tak, a dają, nie robą, nie? Oczywiście jest to kolejny... To jest oczywiście problem, bo skoro społeczeństwo polskie jest przesycone tą retoryką liberalną, retoryką liberalizmu, gdzie każdy sobie rzepkę skrobie i że bogatym się jest od wczesnego wstawania i tak dalej, a że tak wcale nie jest, bo to inna sprawa, no ale jeżeli ludzi, miliony Polaków karmi się tymi kłamstwami przez wiele, wiele, wiele i jeszcze więcej lat, no to niestety ludzie w to zaczynają wierzyć. I żeby z nich to wyciągnąć, no to trzeba kolejne lata budowania świadomości tak naprawdę klasowej, bo wielu ludziom niestety wydaje się, że oni kiedyś będą milionerami i niestety nie. No nie niestety będą. Tak nie będzie, nigdy tak nie będzie i łudzenie się, że kiedykolwiek, że jak będą, nie wiem, 12 czy 15 godzin dziennie pracować i w końcu zostaną tymi milionerami, to jest zła świadomość klasowa. To znaczy, że ci jasne. Ludzie po złej stronie barykady stoją. Wiesz co? Tylko, że no niestety, jeżeli komuś się wmawia przez x lat, że tak, jak będziesz wstawał o tej piątej i będziesz szedł w śniegu, deszczu i wietrze 10 na godzinę na przystanek, na autobus, który i tak nie przyjedzie, bo się zatrzymał gdzieś w polu, to zostaniesz kiedyś milionerem? Nie. Ci ludzie niestety i tak to kupili i przez wiele lat to wierzyli. Kupowali tą liberalną retorykę przez wiele lat. Wiesz co, poczekaj, mogę? I mogę na tym... Bo tak? Lewica ma na przykład postulat tanich mieszkań na wynajem, co jest w ogóle fajne, te mieszkania byłyby wtedy uregulowane, byłoby ich dużo, pozwalałoby na dużą mobilność, ale poczekaj, to jest dalej chyba główny w ogóle temat naszej dyskusji. Tanie mieszkania na wynajem to jest retoryka, która jest czymś, co ja postulowałem w sprawie działań Margot.
to jest coś takiego, że jesteśmy tacy racjonalni i tak dalej. A mi się na przykład dużo bardziej podobało to, co zrobił Ikonowicz, typu miał na banerze napisane: nigdy nie będziesz miał mieszkania. I to jest w sumie prawda dla dużej części ludzi, którzy nigdy nie uzyskają No takiej niestety tak, to jest zdolności prawda, kredytowej, tak. żeby im bank dał kredyt na to mieszkanie i Ja uwielbiam spłacił. w ogóle formę postów Ikonowicza, który pisze na przykład, że wiele osób, które wynajmują innym osobom mieszkania, tak naprawdę kupuje mieszkanie na kredyt, a inne osoby, które od niego to mieszkanie wynajmują, tymi czynszami spłacają ten One kredyt. I tak, tak, to jest prawda. osoba, To jest która jest właśnie najniżej, na tym polega najbiedniejsza, najwięcej właśnie płaci. Na tym Tak. polega właśnie landlordizm, że ty komuś mieszkanie, że tak powiem, odpala, żeby miał dach nad głową i nie mieszkał na ulicy, a w ramach tego on ci spłaca ratę. I tak, tutaj Ikonowicz ma 100% pewności, ma 100% racji. I no, aczkolwiek teraz na przykład rynek nieruchomości mocno dostanie po uszach ze względu na pandemię, ponieważ mnóstwo studentów teraz będzie na zajęciach zdalnie i Tak. Mnie to w ogóle ciekawi, ci, którzy jak kupili to. mieszkania z No. myślą o wynajmie innym, No. sami będą musieli sobie te mieszkania spłacać. Mnie to ciekawi, jak to jest odwrotnie na głowie postawione. To znaczy, osoba, która ma najmniejszą zdolność kredytową, jest uboga, zaczęła dopiero pracę albo w ogóle jej nie ma i tak dalej, ona płaci najwięcej za ten wynajem, a osoba, która już ten kredyt ma, płaci mniej, no a bank ma już w ogóle. Ale słuchaj. Tak, a propos tego tematu i mieszkań, Podatek progresywny. podatek progresywny. Nie, chciałem przejść w ogóle, bo wśród tych tematów nie poruszyliśmy jeszcze takich rozgrywek politycznych między SLD Wiosną i Razem tam w środku. Czy twoim zdaniem, zakładamy, że Razem zostaje w tej koalicji. Mieliśmy trzech tenorów. Mieliśmy Zandberga, Biedronia i Czarzastego. A kto powinien być w przyszłości? No bo na następne wybory ten koncept trzech tenorów wydaje się trochę przestarzały. Kogo ty byś Tak. widziała? No na pewno Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Ona się wybija, ona Nazwiska też. dzielimy, ale nie, to nie jest nikt z rodziny i tak dalej, po prostu przypadek. No Agnieszka Dziemianowicz-Bąk bez wątpienia jest osobą naprawdę i silną, i merytoryczną, potrafi naprawdę skutecznie zgasić oponenta. I tak. Bo jechałem sobie samochodem Polskie Radio 24, często słucham, chociaż jest to taka pisowska tuba, że ja nie mogę, ale jest to program informacyjny, więc jako osoba zainteresowana słucham, a Tok FM mi nie odbiera. No i słucham, słucham, słucham i słyszę, jak ktoś z lewicy bardzo celnie punktuje na wrogim terenie, bo w takiej tubie medialnej PiSu, bardzo celnie punktuje i generalnie ma te argumenty świetnie dobrane. I tak sobie się kurczę, no kto to jest, kto to jest, tak sobie jadę. To jest pewnie Dziemianowicz-Bąk, nie? I potem dziennikarz jakby przedstawia tą osobę w końcu po iluś tam minutach wypowiedzi, no i tak to była Dziemianowicz-Bąk. I powiem ci, że rzeczywiście, jeśli chodzi o takie retoryczne zdolności, to jest to osoba jedna z najzdolniejszych, a jednocześnie jest w jakiś sposób być może łączy to środowisko, no bo ona jest trochę niezależna, tak? Ona trochę była z Razem, trochę z Wiosną, tak nie do końca wiadomo gdzie. Wydaje się, że nie stanowiłaby też zagrożenia dla grup trzymających władzę w poszczególnych partiach. To jest ciekawa osoba na taką liderkę. A kogo jeszcze widzisz wśród takich nazwisk na lewicy cennych? Znaczy, bardzo dużo jest takich osób, które są poprawne, które dobrze, no dobrze wypadają w takich debatach, jakichś lokalnych mediach i tak dalej. Ale żeby, no na przykład Adrian, no wiadomo, że Adrian to Adrian, również jak najbardziej powinien występować w mediach, bardzo dobrze mu to idzie, A czy ale Adrian, a poza czy Adrian nie, Adrianem a czy właśnie Adrian nie jest. jest wiecznie No? wycofany? Czy nie jest wiecznie wycofany? Czy nie jest wiecznie osobą, która nie podejmuje się jednak tej odpowiedzialności? Tak jak nie startował w wyborach prezydenckich, tak wiesz, takie argumenty, że my go zostawiamy na premiera, no trochę do mnie nie trafia. Czy nie jest właśnie zbyt. Czy może ktoś inny z Znaczy Razem? wiadomo, Adrian przede wszystkim, znaczy idea partii Razem była taka, żeby nie promować żadnego lidera i żeby było, wszyscy byli równi. I może Adriana po prostu przeraża to, że ludzie go widzą jako tego lidera, jako jakiegoś takiego
wodzireja w ogóle lewicy w Polsce. A on nie chce być wodzirejem, on po prostu chce być jednym z i nie chce być na przodzie, tylko po prostu no, chce być jedną z tych osób, która po prostu no tak, lewicy się udziela. Ale on jest osobą, która potrafi powiedzieć to exposé, tak? I to wychodzi świetnie. No więc... tak. Dobra, słuchaj, przejdźmy sobie jeszcze do lewicy poza Sejmem. Co ty myślisz o takich działaniach typu, nie wiem, aktywizm, typu wspieranie lokatorów, w sensie czy się tak angażujesz sama z siebie? Wspominałaś o tym, że organizowałaś manifestacje w Gnieźnie. I czy twoim zdaniem tego typu działania w gruncie rzeczy nie są bardziej wartościowe od odbicia piany w Sejmie i w mediach? Czy nie lepiej właśnie działać oddolnie, od podstaw? Co na ten temat sądzisz? Powiem, że i jedno, i drugie, bo z jednej strony wiadomo, że na przykład anarchiści mówią, że oni nie są za państwem, że oni nie lubią polityków, tylko z drugiej strony nie jesteśmy w stanie cokolwiek zmienić, jeżeli nie wprowadzimy tych kilku posłów, którzy będą w jakiś sposób pisać tam ustawy, czy nie będą jakiś tam projekty aby ustaw, na pewno, aby na pewno, zmieniać prawo i tak dalej. Czy oni coś zmienili? Bo czy coś zostało zmienione? Może nie. Może właśnie lepiej być anarchistą, może lepiej działać u podstaw i tylko. Czy zmienili? Oczywiście, że zmienili. Między innymi jak była kwestia koronawirusa i kwestia postojowego, to posłanki lewicy bardzo długo drążyli temat, żeby osoby, które były zatrudnione na umowach, również mogły dostać postojowe, bo to była kwestia tego typu, żeby dostały te postojowe, to musiał za nich papierek wypełnić pracodawca, oczywiście najczęściej tego nie robił i wtedy te osoby, które miały obcinane pensje i tak nie dostawały tego postojowego, ponieważ pracodawca nie wypełnił zobowiązania i nie dostarczał dokumentów. I tutaj właśnie posłanki lewicy zobowiązały się, że każda osoba zatrudniona na własną rękę będzie mogła sobie to postojowe załatwić, pomimo tego, że z tego co pisali w social media, że było bardzo trudno, że jeden z oczywiście liberałów powiedział, że są nudni i namolni z tą kwestią postojowego dla pracowników. Dobra, no to zostało osiągnięte, ale czy na przykład głosowania za podwyżką pensji nie sprawia, że jednak duża część posłów jest osobami, która od ludu jest na tyle daleko, że nie będzie w stanie w gruncie rzeczy nawet rozwiązać problemów, które dręczą ludzi? No bo okej, podałaś jeden z przykładów, ale co z tysiącem innych rzeczy, które nie zostały załatwione? Znaczy generalnie tak, posłowie lewicy są reprezentacją w Sejmie, a wiadomo, reprezentacją ludzi, którzy działają też w terenie. Ja nie reprezentuję nikogo w Sejmie, jestem raczej taką aktywistką, która działa w terenie i jestem współorganizatorką Marszu Równości w Gnieźnie i jestem feministką, działam w różnych miejscach. Teraz działamy w związku z modlitwami pod szpitalem ginekologiczno-położniczym w Poznaniu, ponieważ osoby stoją pod szpitalem na terenie szpitala oczywiście. To nie było tak, że oni gdzieś stoją obok szpitala, gdzieś na ulicy za szlabanem, tylko na terenie szpitala, przy wejściu do szpitala co miesiąc odbywają się modlitwy. W tej kwestii też działam. Nie mówię, że ty nie działasz albo że nie warto działać w terenie i tak dalej. Ja mówię... Chodzi o to, że i aktywizm jest potrzebny i osoby, które reprezentują te osoby też są potrzebne. Ale co w przypadku rządów SLD, które były liberalne gospodarczo? I Konkordat, z tego co kojarzę. Musimy zaczynać temat. No powiedz mi, bo ja po prostu mam podejrzenie, że nawet jakby lewica miała 55%, to wcale tak szybko te reformy lewicowe by w Polsce nie zostały wprowadzane.
i być może lepiej angażować się w działania takie oddolne i na to trwonić energię. Bo wiesz, o co chodzi? Że Ja wiem, że nas. zanim prawo nabierze mocy, tak nie. Nie, chodzi o to, że nawet nie chodzi o nabranie przez prawo mocy. Chodzi o to, że pewnego rodzaju grupy interesów, które i tak egzystują, nie pozwolą na zbytnie odkształcenie się społeczeństwa w lewą stronę. No, nie wyobrażasz sobie chyba, że nie wiem, razem do spółki z Wiosną i SLD przeprowadzają jakieś kolektywizacje zakładów pracy itd., itd. Nie, no Że. oczywiście, wiadomo, tylko że wiele osób ma telewizor w domu i ogląda telewizję. Ogląda telewizję, widzą po prostu postulaty posłów z lewicy, oglądają obrady Sejmu, oglądają to, co posłanki lewicy mają do powiedzenia i też jakby zmienia im się ta optyka. No, na Czyli chwilę obecną. twoim zdaniem walczymy o to, co ludzie mają w głowach też, tak? Także, Ograbiamy to. również tak, bo tylko w ten sposób jesteśmy jakąkolwiek rewolucję przeprowadzić. Najpierw rewolucja w głowach. Czy twoim zdaniem takie nasze rozmowy teraz tutaj na YouTubie przybliżają świat do bardziej lewicowego, czy raczej rozmawiamy tylko dla osób zamkniętych w lewicowej bańce, które to interesuje? Trudna Jeden rabin się powie tak, drugi wylosowała. rabin powie nie. Nie, no myślę, Dobra. że będą zawsze, na pewno będą i te osoby z banieczki, te osoby z boku, które obserwują. Na przykład ktoś mi kiedyś powiedział, że słuchaj, Ania, jak ty dyskutujesz w internecie, to ty nie próbuj przekonać osoby już przekonanej, tylko dyskutuj dla tych, którzy obserwują. I być może po prostu tą debatę zobaczy wiele osób, które nie mają jeszcze ukształtowanych poglądów, albo w jakimś stopniu na przykład mają ukształtowane poglądy, ale zrozumiałe, że a może tak z ciekawości zobaczę tę debatę i do czegoś się A czy w takim przekonam. razie warto mówić o rewolucji, tak jak wspomniałaś? No bo wiesz, jakby zakładamy, że mimo wszystko, tak mi się przynajmniej wydaje, na lewicy no ta równość ma być dość daleko posunięta. Być może byśmy nawet chcieli jakiejś reorganizacji życia gospodarczego, tak? Takiej głębokiej. Czy warto w takim razie o tym wspominać, jeżeli mamy przekonywać ludzi nieprzekonanych? Czy najpierw trzeba by zacząć od takiego, wiesz, jak to w sumie Korwin często się to powoływał, na gotowanie żaby takie powolne. To znaczy, wiesz, tutaj wprowadzamy jakieś socjaldemokratyczne rozwiązania, a rewolucje i tak dalej to może kiedyś. Co sądzisz? Znaczy, Bo część ludzi jest za tym, że. rewolucji, tutaj mówiąc rewolucja, nie mam na myśli, żeby wjechać czołgiem i rozjeżdżać ludzi. Nie, nie, tylko chodzi o taką rewolucję w głowie, jakieś tam edukowanie, taka zwykła nawet rozmowa z człowiekiem na ulicy, to już w jakiś sposób może przekonać go do postrzegania na dany temat w inny sposób. To twoim zdaniem No, Polska ma przeprowadzić. szansę na przykład pójść w stronę państw skandynawskich? Wcześniej zmieniając to, Wiadomo, że to co. nie jest kwestia roku, dwóch, czy nawet pięciu, tylko znacznie więcej, ale na chwilę obecną wiadomo, że jesteśmy dość mocno, ten dyskurs poszedł na prawo. I mamy sytuację, że no, nawet partia Razem, to są okropni bolszewicy, że to nie jest umiarkowana Lewica. centrolewica. To jest umiarkowana centrolewica, to nie jest żadna bolszewia. Tak samo PO zostało uznane tak naprawdę Za lewicę. standardach takich europejskich jako konserwatyści. Ale wiesz, jakby ja słucham sobie, jak mówiłem, że słucham tego polskiego Radia 24, no i oni na przykład biorąc sprawę LGBT, sobie to łączą z Trzaskowskim, Trzaskowskiego z Platformą i stwierdzają, że Platforma jest lewicą, no. Więc, Znaczy więc różnie generalnie bywa. ma się czasem wrażenie, że za chwilę wszystko w tym kraju będzie lewicowe i Wszystko, co. cokolwiek byś nie zrobił, to jesteś lewakiem. No mamy Wszystko, co taką nie jest sytuację, że Bosakiem już i tak Kaczyńskim. wypadliśmy z tej orbity na prawo, że żeby to wszystko było nazywane poprawnie, to musielibyśmy troszkę odbić w lewo, bo na chwilę obecną to nawet PiS jest lewicowy. No i dobra, wracamy po krótkiej przerwie.
Słuchaj, nie wiem, czy słuchałaś mojego poprzedniego wywiadu, rozmowy z wyborczynią Lewicy. Tam pod koniec rozmawialiśmy o słowie murzyn i czy on obraża, czy nie, czy warto tak zmieniać język. Teraz w trakcie przerwy ja poruszyłem sprawę mówienia o Margot, on, ona, jego, ją i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak łatwo w ogóle sobie w mózgu to przestawić. Dlatego wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy dochodzi do pewnych potknięć, to znaczy użyjesz Tak. złego określenia, to nie jest do końca. Nie warto tego traktować jako jakąś złośliwość tej osoby. Natomiast no, prawica potrafi robić, no, robić to naumyślnie, tak? Naumyślnie zmieniać te określenia, no i jest to jakiś rodzaj manifestacji też. Przemocy. Przemocy w pewien sposób, tak. No dobra, ale wracając już do tego tematu. Mówiliśmy o aktywizmie. A powiedz ty mi, mamy takie w USA terminy, jak na przykład call-out. Czy ty wiesz, co to jest call-out? Tak, wiem. To jakbyś mogła wyjaśnić. Znaczy, no, jakby publiczne znaczy, no, powiedzenie o kimś, że dana osoba dokonała jakiegoś niefajnego czynu pod dokładnym imieniem i nazwiskiem, call-out, czyli jakby wywołanie danej osoby do tablicy, o, po Dobra, prostu jakby ja w tak w ogóle skrócie. przepraszam, że będę ci tak przepytywał. Jasne. Cancel culture. Cancel culture. Co to jest według ciebie? Kojarzysz? Tak. No. No, czyli ojejku, nie jestem w stanie tak wytłumaczyć po prostu, ale wiem, o co chodzi. To jest trochę powiązane z call-outem, to znaczy ja tutaj sobie właśnie wygooglowałem. W momencie, kiedy ktoś robi coś niefajnego, to ty tą osobę przestajesz wspierać i jakby anulujesz też w jakiś sposób jego lub jej dokonania. Dobra, a ITPOL, Identity Politics, kojarzysz? Tak, ostatnio nawet była oto inba u śpiewaka i ojejku, no była oto inba, że tak, ITPOL to jest rak toczący lewicę i ja się z tym absolutnie nie zgodzę, ponieważ, znaczy ja oczywiście, że mówi się nawet, że największymi wrogami lewicy są lewicowcy, ale nie. No, lewica ma to do siebie, że no, wiadomo, że zawsze będą jakieś odłamy, w każdej grupie są odłamy i mówienie, że ITPOL jest niefajny, czy to jest niefajne, no, jeżeli będziemy mieli wspólny cel, a wspólny cel to jest zapewnienie dobrego bytu tym 99% ludzi, no to wtedy to jest okej. Okay. No, Czekaj, bo ITPOL, czyli znaczy, Identity w ogóle jak Politics, słyszę ITPOL, to po no. prostu już mam ochotę uciekać, bo po prostu jak widzę ITPOL, to wiem, że za chwilę INBA będzie. I błagam po To prostu jest nie. generalnie taka bardzo ciekawa sytuacja, jeżeli ja dobrze rozumiem ten termin, to generalnie są rozmaite grupy, nie wiem, no nawet biali mężczyźni, ale kobiety, czarni, mniejszości i tak dalej, każda z tych grup ma jakąś swoją tożsamość, tak? Te osoby generalnie mają te tożsamości, które czasem no, zachodzą na siebie, tak? Może być kolidowanie z innymi różnymi sprawami. Dla lewicy to jest chyba ideowo duży problem, no bo lewica na przykład sprzeciwia się nacjonalizmom, tak? To pytanie, czy możemy to wchodzić w to jakoś niżej, na poziom grup społecznych, na poziom tożsamości takich kulturowych. To jest skomplikowane. Ja nie chcę tutaj rozstrzygać, nie mam wyrobionego zdania na ten temat. Natomiast ogromne mamy problemy, jeśli chodzi o takie wyczulenie na naprawdę detale. No bo wiesz, no, sprawa na przykład feministek, które mają problem z tym, że transseksualiści startują w zawodach dla kobiet. No i sytuacja jest taka, że zaczynają te grupy, które lewica chce jakoś
no ze sobą jak pod taki parasol wziąć i walczyć na ich rzecz jako Nie wiem, no, mniejszości. chociażby na lewicy mocno dzielący temat to jest kwestia sex workingu. I Też to tak jest właśnie. jeden z tych tematów, który bardzo, bardzo mocno polaryzuje lewicę. No bo, ale, patrz, ale to wynika po prostu z tego, jakie to są idee, bo z jednej strony w jakiś sposób oddajesz kobiecie prawo do decydowania o własnym ciele, tego, że ty używasz tego ciała do pracy, więc możesz to też robić w ten sposób i nie musisz być ofiarą jakiejś pruderii, ale z drugiej strony jest to praca, więc to się od razu z wyzyskiem kojarzy i tak dalej, i tak dalej. Ja w tym... A z drugiej strony to też może się po prostu kojarzyć z tym upodleniem kobiety, która gra do zasad Patriarchatu i nadanych tak przez dalej. patriarchalny Tak, tak. świat, który stworzyli mężczyźni i że dopiero wtedy kobieta może żyć na godnym poziomie, jeżeli zacznie sprzedawać swoje ciało. No, to też są jakieś reguły gry, które no, dyktuje jednak świat Wiesz, patriarchatu. No. duża część nawet standardowych małżeństw trochę czasem przypomina sytuację z typu, nie wiem, ja jestem piękna, a on ma pieniądze, to wtedy zawieramy małżeństwo, to jest w sumie, można by to No też to tutaj nazwać. odniesienie do cytatu Emmy Goldman, że małżeństwo to jest zalegalizowana prostytucja w takiej sytuacji. Słuchaj, a tak, bo te wszystkie spory wydają mi się być sporami wynikającymi trochę z natury tych zjawisk. Znaczy, jest dość naturalne, że tego typu, że nie da się wyrobić jasnej opinii. Ja będąc, w ogóle ja kiedyś byłem korwinistą, nie? Jakieś ileś tam lat temu, nawet całkiem niedawno, w 2015, wtedy, kiedy ty byłaś wrazem, ja wtedy jeszcze byłem korwinistą. W sensie korwinistą w takim zasadzie, że byłem libertarianinem za wolnym rynkiem. Nigdy nie miałem jakichś takich ksenofobicznych zachowań. Natomiast o co mi chodzi, że wchodząc na lewicę miałem takie poczucie, że kurde, ci ludzie są no mądrzejsi, bo oni więcej wiedzą o tych różnych mniejszościach, jak kurczę guzik wiem. Oni więcej wiedzą o jakichś tam problemach, których w ogóle przede mną się otwierały. Zawsze miałem takie poczucie, że jednak czegoś się uczę od ludzi lewicy, ale od jakiegoś czasu mam też wrażenie, że jednak są tu błędy. Są tu błędy i nie wiem, ja osobiście nie mam wyrobionych na wiele spraw poglądów, ale też przestaję mieć takie poczucie, że lewica zawsze ma rację w każdej sprawie. Na przykład ostatnio bodajże mam problem z tym, jak lewica podchodzi do inceli tak zwanych. Po pierwsze, jak wspominałem też, że z moją wyborczynią lewicy incele trochę nie istnieją w takiej formie, jak się wydaje. To znaczy są takie osoby, te osoby mają specyficzne rzeczy w głowie, które można by zaklasyfikować jako jakąś grupę społeczną, jako subkulturę inceli. Natomiast jest to tak przejaskrawione, jak czasem rozmaite mity na temat lewicowych subkultur. A o co mi też chodzi, że w podejściu do inceli widzę jednak niestety mizoandrię, niechęć do mężczyzn i pewnego rodzaju wręcz używanie pogardliwych określeń szydzących ze słabości tych mężczyzn. Znaczy, o tyle jest to dla mnie zrozumiałe, że oni troszkę nadzieli się na własny miecz, bo w momencie, kiedy oni przez długi okres czasu pokazywali swoją pogardę wobec kobiet, zwracali się do kobiet per zmywarki, nie wiem, na wykopie dawali posty do linki do postów Maji Staśko, po czym robili jej nalot na tablicę i wyzywali ją nie, od bardzo niecenzuralnych rzeczy. No to... Ja nie mówię, że incele są w porządku. To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa. Słuchaj, kojarzysz sprawy, jak były zaraz po wyborach, głównie wyborcy Platformy, ale też część Lewicy zaczęła atakować wyborców PiSu, że to są buraki, niełuki, bla, 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 bla. Wiesz, takie ataki oparte o czysty klasizm. I ja mam wrażenie, że to jest podobne z atakami na incelu, bo ja nie mówię, że, że ci ludzie są spoko. Ja mówię, że to, w jaki sposób ci ludzie są potem kontratakowani, opiera się w jakiś sposób na
na pogardzie do takiej życiowej nieporadności i to nie jest dobre i to nie jest lewicowe. I w jakiś sposób mam wrażenie, że część lewicy jednak za łatwo ulega takim no, niższym instynktom w debacie publicznej. Ale to jest w ogóle strasznie dużo musiałem powiedzieć, żeby to uargumentować. A jeszcze mamy temat Black Lives Matter. Czy ty myślisz, że to, jak w jaki sposób my na przykład patrzymy się na Amerykę i postrzegamy w zasadzie też sprawy tutaj polskie przez pryzmat amerykański, nie jest jakąś naszą słabością? Bo mam wrażenie, że lewica w Polsce, same te słowa, o które cię wypytywałem, świadczy o tym, że żyje sprawami amerykańskimi i interpretuje świat przez ten anglojęzyczny schemat, a wydaje mi się, że to wynika też z tego, że duża część lewicy to są osoby, których rodzice zapisali na angielski, którzy się nauczyli tego, którzy dzięki temu uzyskali jakąś tam pozycję społeczną i czują się też lepiej wyedukowani od innych i w związku z tym jakby ich pryzmat widzenia świata jest amerykański, anglosaski i problem, jaki z tego wynika, to oderwanie od ludzi, od ludu, od Polaków, od ludzi, którzy na przykład głosują na PiS. Tego, że taka osoba w jakiś sposób wyrafinowana, żyjąca sprawami amerykańskimi, ona nie będzie w stanie znaleźć wspólnego języka z tymi osobami i te osoby potraktują ją jako kogoś z zewnątrz. I to sprawia, że nigdy nie ziści się takie lewicowe marzenie, czy wręcz chłopomania, czy ludomania. No, w zasadzie jedyną taką postacią z życia publicznego na lewicy jest chyba Ikonowicz, który w jakiś sposób łączy lud z lewicą, bo reszta jest kawiarniana. Co ty o tym sądzisz? Czy my nie jesteśmy zbyt kawiarniali? Czy nie jesteśmy zbyt kawiarniani? I amerykańscy. Chcielibyśmy nie być. Znaczy, najpierw zaczynając właśnie od ruchu Black Lives Matter, no to znaczy, no, wiadomo, że różne kraje na siebie patrzą i tak jak wspieraliśmy osoby czarnoskóre w Stanach Zjednoczonych, tak teraz wspieramy właśnie Białorusinów w ich walce o niepodległość i w walce z reżimem. I chodzi też o taką, w sumie wiadomo, że nie jesteśmy na co dzień w stanie przenieść się tu i teraz do danego kraju i pomóc i jakieś tam protesty, demonstracje i tak dalej mają w jakiś sposób pokazać wsparcie, że hej, słuchajcie, wiele kilometrów od was jest grupa ludzi, którzy myślą o was. Nie, 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 to nie jest to, co chodziło. Ostatnio widziałem takiego mema. W memie był taki wyrafinowany pan i robotnicy. No i wyrafinowany pan mówi tutaj w różnych koszulkach czerwonych, mówi: słuchajcie, słuchajcie, musimy się tutaj zjednoczyć, będziemy robić rewolucję dla klasy pracującej, a robotnicy mówią: no ale przecież ty jesteś studentem dziennikarstwa, ty nie jesteś klasą pracującą. I czy my w takim sensie nie jesteśmy też klasą robotniczą, o którą teoretycznie lewicy chodzi, też o ich dobro, tak? Czy sądzisz, że to nie jest w jakiś sposób taka nieuchronna, nieusuwalna sprzeczność w tym, co my robimy w ogóle? Znaczy ja nie lubię takich właśnie rysunków satyrycznych tego typu, bo one też tak... Dobra, to wiadomo, że przykład zawsze hiperbolizują. Mogę przykład życia? One są takie... Byłem... Zawsze tam hiperbolizują za bardzo jakieś tam... Nie. No wiadomo, że lewicowcy... No. Tak? Przykład z życia. Byłem w mieszkaniu u dziewczyny w Wietnamie, w trzecim świecie, bardzo biedna rodzina. Graliśmy w grę. Gra była bardzo prosta. Na tyle prosta, że nie satysfakcjonowała intelektualnie. I tak sobie pomyślałem, kurczę, jak my tym ludziom, ubogim ludziom, którym na przykład są w stanie przyjść do Mokrążcy i wcisnąć jakieś duperele za wielkie pieniądze i ich wykorzystywać po prostu. Jak my się chcemy nad tymi ludźmi pochylać i im pomagać, no to co w sytuacji, kiedy my też przemycamy im do tej naszej pomocy jakieś bardzo skomplikowane idee, jakieś, nie wiem, jakieś
tożsamości płciowej, która jest niebinarna, jakiś, wiesz, oni tego nie będą łapać. I pytanie takie, czy my mamy, jakby to powiedzieć, iść drogą Ikonowicza, czy iść drogą, powiedzmy, partii Razem, nie wiem, czy Wiosny. Tak? Bo Ikonowicz jest zdecydowanie gościem, który potrafi znaleźć wspólny język z ludem, a reszta lewicy wydaje mi się, że ma z tym duży problem. I też jeśli nawet nie, nie, znaczy z jednej strony w warstwie słownej, w warstwie retorycznej, no a z drugiej strony w warstwie też samego zachowania, wyglądu. Wiesz, jak to nie jest. Znaczy, tak, no, mówię. Mówiąc wprost, no każdy orze jak może. No, Ikonowicz bardzo dobrze potrafi nawiązać ten kontakt z zwykłymi ludźmi i z wykształciuchami i z osobami, które nie są pod krawatem. No, nie ulega wątpliwości, że osoby z partii Razem w dużej części są to osoby wykształcone albo które dopiero się tam kształtują. Młode dość, ale no jednak. Co sądzisz o Andrzeju Lepperze? Znaczy, oceniasz go bardzo pozytywnie? Kontrowersyjny temat. Znaczy, no nie ulega wątpliwości, że w jakimś stopniu przetarł szlak, ale myślę, że wiele osób nie wybaczy mu między innymi bardzo niefajnych słów dotyczących tego, czy można zgwałcić prostytutkę, to były takie. Okej, słuchaj. To było bardzo niefajne słowo, bo sugerowały, jakby nie wiem, że było też takie trochę jednak taka liberalna retoryka, że w zależności kim jesteś, to tobie się należy szacunek i można cię zgwałcić, albo cię nie można zgwałcić. Można cię, nie wiem, okraść, można cię zhańbić, można cię, nie wiem, opluć. I w zależności kim jesteś, to można z tobą zrobić, co mi się żywnie podoba. I no to było bardzo niefajne i to zdecydowanie nie było lewicowe. Sam Andrzej Lepper no był bardzo kontrowersyjną barwną postacią w Sejmie, to nie ulega wątpliwości. Tak samo pani Renata Beger. Ja do dzisiaj lubię sobie pod nosem mówić Anana Kopana No i ja ostatnio Piskorskiego słuchałem u towarzysza Michała i naprawdę ciekawy gość, też potem przewodniczył Samoobronie. Natomiast wracając, bardzo ciekawa uwaga odnośnie słów Leppera i gwałcenia jak prostytutek, że to kim jesteś determinuje to, jakie możesz mieć prawa. To jest rzeczywiście no, ciekawa myśl z twojej strony. Tak samo bardzo podobało mi się, jak zwróciłaś uwagę na to, że te słowa, które w jakiś sposób prawica celowo misgenderuje, na przykład Margot. Tak, no to jest przemoc celowa i jakaś tam dyskredytacja człowieka po prostu. To jest bardzo, bardzo fajne określenie. Natomiast wracając do samego Leppera, no to z jednej strony były sytuacje, kiedy rzeczywiście w jakiś sposób no, wychodziły jego takie postrzeganie świata prawicowe po prostu. No. Tak. Natomiast z drugiej strony, jak słucham jego przemówień, jego wystąpień dotyczących Balcerowicza, tego, co robiono w latach 90., no to jest to jak najbardziej lewicowe, więc brakuje mi takiego Leppera lewicy, który by teraz gdzieś tam zaistniał. Widzisz takie postaci? Bo pan Ikonowicz już wydaje się, no nie będzie tą nową siłą, tak? Nie wzbudzi sensacji. Widzisz takie postaci gdzieś na horyzoncie? Znaczy teraz na lewicy bardzo, bardzo dużo osób jest i to na pewno będziemy teraz przychodzić do punktu kolejnego, takich osób typu Rafał Woś. I teraz Rafał Woś, państwo Okraskowie, których tutaj serdecznie pozdrawiam i też cenię, bo chciałbym, żeby to wiedzieli. Natomiast o co mi chodzi? Rafał Woś, to jest trochę co innego. Znaczy Rafał Woś jest, ja mimo wszystko go lubię, bo on jest taki, jest taką ciekawą postacią, bo tak. Prowokujący intelektualnie. Jest wszystko fajnie. Jeżeli chodzi o ekonomię, to ja się z nim zgodzę jak najbardziej. Chyba, że kiedyś widziałam jakiś pis, gdzie przy dzbaniu i może coś mi ominęło, ale generalnie z tego, co widzę, to jak najbardziej on jest po tej lewicowej stronie ekonomii. I z nim jest tak, że dopóki
O ekonomii pisze, to jest fajnie, wszystko jest super, okej, Rafał Woś. I nagle napisze, który jakiegoś ćwita. I ten domek z kart po prostu runie całkowicie, A jakiego rozwalając tweeta? wszystko, co Mogłabyś jest pod tym coś, mogłabyś blogiem. podać przykład, tak przynajmniej orientacyjnie, jakiego stylu są to tweety? Na przykład było coś, pamiętam, że pierwsza taka ostra inba to była z kościołem, że ważna rola kościoła w Polsce, że w ogóle kościół musi być w Polsce, bo Okej, a słuchaj, coś nie takiego sądzisz, że kojarzę, ale to Kościół ma było. też jakąś rolę lewicową w pewien sposób? To jest instytucja niekapitalistyczna, znaczy feudalistyczna, ale nieważne, ale nie sądzisz, że ma, ma też czynniki antykapitalistyczne w sobie i prospołeczne. No oczywiście, nie, ja na przykład mam bardzo dobrego znajomego, tylko że zreformowanego kościoła katolickiego. Polecam wszystkim osobom, które jednak nie chciałyby odejść od kościoła i chciały uczestniczyć w życiu kościoła, to wtedy warto się zwrócić ku reformowanemu kościołowi katolickiemu, bo to jest właśnie ten inny obraz kościoła katolickiego, taki bardziej przyjazny człowiekowi, że tak można tak to powiedzieć. Myślisz, że Hołownia może być takim powiewem reformacji w kościele? Bo, znaczy chodzi w polskim kościele, bo na zachodzie to już się dzieje. Tam mieliśmy synod w Amazonii, jest w ogóle nowy nurt w kościele. Patrząc na to, No. jaki on stosunek ma do ślubów par jednopłciowych i tak dalej, i że chce stworzyć Państwo powołując się na prawo biblijne, znaczy tak na Biblię, Tak, to okej, to nie nie, to nie. jestem pewna, czy to jest dobra osoba W ogóle do chciałem naszym słuchaczom tutaj powiedzieć, że w kościele są duże zmiany i tam już nawet takie pomysły par jednopłciowych małżeństw, one się pojawiają i są podnoszone, też sprawy małżeństw księży. Generalnie Kościół przeżywa duże reformy i prawdopodobnie no, zmiany Nie, lewicowe. no oczywiście i to też No. tutaj dość dużą zasługę zapewne w tej materii ma święty Franciszek, Papież który Franciszek, on też, jeszcze nie jest święty, spokojnie. przepraszam, papież Franciszek, tak, jakoś tak wyszło chyba już chyba długo gadamy, po prostu tak, papież, nie, Nie no, spoko, papież wiemy o kogo Franciszek. chodzi. Tak, słuchaj, bo włosizm jeszcze jest dźwigizm i tankizm generalnie, tak? O Boże, nie, Czyli błagam. kochamy PRL, kochamy osiągnięcia, ale nie lubimy jakiejś, że tak powiem, obyczajowego zepsucia, czy coś tam, coś tam. Nie wiem, jak to określić, ale o, degeneracji, degeneracja. Słuchaj, nie masz wrażenia, że Woś jednak zwraca uwagę na pewnego rodzaju nierealistyczność założeń lewicy, bo my zakładamy, że i będziemy z ludem, i będziemy z mniejszościami, a lud nie lubi mniejszości. Czy to nie jest jakieś immanentne, że lud nie lubi mniejszości? Znaczy, ja z tym się nie zgodzę, że lud nie lubi mniejszości, bo jakiś czas temu ktoś z moich znajomych chyba właśnie napisał, że to jest, że już nawet na Podkarpaciu przyzwyczaili się do nieślubnych dzieci, że w ogóle ludzie robią sobie dzieci i nie biorą ślubu i wywalone, i że w ogóle. Zresztą kiedyś czytałam bardzo fajny raport dotyczący wyborców PiSu i nawet sami wyborcy PiSu się wypowiedzieli, że im się nie podoba ta nagonka na osoby LGBT, no ale że no z drugiej strony dostają, znaczy no mają wreszcie zapewnione jakieś tam życie, że nie muszą się martwić o jutro i to ja się nie zgodzę z tym, że lud nie lubi mniejszości. Margines nie lubi mniejszości. Jasne. Raczej jakieś tam osoby, które same pewnie są pogubione i same nie wiedzą, przeciw czemu skierować złość, bo nie ma wątpliwości, że w kraju mamy niezbyt fajnie. I te emocje negatywne są bardzo silne i trzeba je gdzieś przekierować. Ludzie są sfrustrowani, no bo wiadomo, nie ma mieszkań komunalnych. Sytuacja na rynku pracy wiadomo jaka jest, a jeszcze pojawił się Koronawirus. COVID-19. Więc tym bardziej ludzie nie wiedzą, co będzie jutro, czy jutro w ogóle będzie. I
czują jakąś frustrację, złość, bezsilność, smutek i te emocje nasilają się, no ci na górze wiedzą, oni to wiedzą i oni specjalnie zawsze wybierają tego kozła ofiarnego, żeby gdzieś tą złość przekierować, żeby czasem im nie palono pod Sejmą oponami albo nie wiem, albo żeby Lexusów nie podpalali. Okej. A czy lewica nie robi tego samego w drugą stronę czasem? Czy lewica, nie, wykorzysta, czy lewica nie, nie, nie wykorzystuje ruchu LGBT po to, żeby zaistnieć na scenie politycznej? Nie, tutaj, znaczy no ja z mojej strony mogę tylko powiedzieć, że ze zwykłej ludzkiej przyzwoitości ja oraz inne osoby, z którymi stajemy w szeregu, po prostu uważamy, że przyzwoitym jest stawić się za kimś, kto jest opresjonowany i jeżeli my w danej sytuacji nie czujemy się opresjonowani ze względu na to, że jesteśmy osobami heteroseksualnymi, które nie zostaną pobite za swoją orientację na ulicy, to czujemy jakby w obowiązku stanąć w jednym z szeregu i solidaryzować się z osobami, które po prostu ze względu na swoją orientację, czy ze względu na swoją inność w jakimś stopniu, to żeby się z nią, i która jest opresjonowana, to żeby się za nią stawić. Lewica po prostu zawsze jej celem było stanąć z osobami słabszymi. Dobra. To jest ciekawe, jak masz na przykład badania osób głosujących na lewicę, często są empatyczne i w ogóle jakieś takie bardziej... No, ale słuchaj, inna beczka, temat Białorusi. Często osoby bliższe dźwigom, tankom i generalnie zwolennikom rozwiązań radzieckich, PRL-u i tak dalej, twierdzą, że na Białorusi mamy socjalizm, przynajmniej w większym stopniu niż w Polsce. Można by tak argumentować, duża część gospodarstw jest, czy gospodarki jest państwowa, duża część rozwiązań przeciwdziała w jakiś sposób rozwarstwieniu społecznemu, no ale nie ma demokracji. I chyba takie samo pytanie zadałem wyborczyni lewicy, chciałem cię spytać, co jest ważniejsze, demokracja czy równość i powiedzmy socjalizm? Co byś uznała? Why not both? Ja wiem, tak, to jest standardowe wyjście. Słuchaj, ale czy powinniśmy wspierać na demokracji, na Białorusi demokratyczne ruchy, zakładając, że może się powtórzyć scenariusz z Polski z lat 90. i to, że wejdą ci tam za chwilę przedstawiciele zachodniego biznesu i jeszcze może rosyjskiego na dodatek i wszystkie te państwowe zakłady sprywatyzują dziko, przywłaszczając sobie dużą część zysków. Natomiast dojdzie też do w jakiś sposób dużego rozwarstwienia ludności Białorusi pod względem ekonomicznym. Czy warto w takim razie wspierać demokrację na Białorusi? No bo ja w takim pierwszym odruchu serca, jak tylko zobaczyłem te protesty, no to kurczę, wzruszyłem się, ustawiłem sobie flagę biało-czerwono-białą i w ogóle. A potem tak zacząłem myśleć, kurczę, no przecież oni im zrobią drugiego Balcerowicza. I co sądzisz o tym? No, nie jesteśmy wróżbitami, wróżkami i jeżeli Białorusini chcą walczyć o tą demokrację, mają jak najbardziej do tego prawo i należy ich w tym wspierać. A nie możemy też gdybać, co będzie, czy czego nie będzie. Wiesz co, takim optymalnym rozwiązaniem byłoby wspierać demokrację, w której wygrają rozwiązania lewicowe na przykład. No dokładnie, a może właśnie będzie ta demokracja, i bo to nie oznacza, że demokracja zaraz równa się leszkizm, ryszardyzm. Dziki tak? Kapitalizm, tak. Dziki kapitalizm, partia teraz i tak dalej. Tylko, że tak, nie oznacza, że. Jest szansa, no właśnie, i tu jest ten problem. Czy zawsze trzeba wybierać między jednym a drugim? Czy nie może być demokracji właśnie z tym socjalizmem? Mhm. Może właśnie przykład Białorusi pokaże, że oni mają ten socjalizm, wywalczą demokrację i nagle się okaże, że to właśnie my będziemy od nich brać ten przykład. I wcale nie będzie żadnego
Dobra, ja ostatnio ryszardyzmu, słuchałem baltologii. analizę Wiedźmina, a tam jest, żeby Leszkiwni. nie wybierać między złem większym a mniejszym, tylko żeby w ogóle wybrać dobro i się nie angażować w złe rzeczy. Słuchaj, ostatni temat, jaki tutaj mamy. Trump, Konfederacja, Alternative für Deutschland, AfD w każdym razie. Rozmaite ruchy tak zwanej alt-prawicy, czyli nie chadecja, ale coś, co gdzieś tam funkcjonuje na styku internetu i takich ruchów, które można by określić jako rasistowskie, nazistowskie, faszystowskie itd., itd. Pytanie, czy one rzeczywiście nazistowskie i faszystowskie są, bo jak my tak Co? sobie. Okej, czekaj, poczekaj. Jak my tak sobie rozmawiamy, ja na przykład osobiście jestem socjaldemokratą i może tutaj wspomniałem o zmianie stosunków ekonomicznych i tak dalej, rewolucjach i w ogóle. I w jakiś sposób sympatyzuję z tymi ruchami po lewej stronie, nawet z tymi skrajnymi, ale jestem socjaldemokratą i też nie jestem tak w 100%. Jakby dostrzegam pewne korzyści z rozwiązań wolnorynkowych, tak? Powiedzmy, że nie jestem tak zupełnie na lewo wychylony. I teraz pytanie, czy takie ruchy jak Konfederacja, czy to już jest faszyzm, czy to już jest, bo Bosaka można tak zaklasyfikować, wydaje mi się, po jego wypowiedziach. To jest w ogóle zabawne, bo parę razy tak, jakby to powiedzieć, używając swojej wiedzy politologicznej z zakresu idei, wyłapałem ileś tam jego wypowiedzi, które rzeczywiście świadczyły o tym, że jest faszystą. Pomijając już ten jego słynny test, który sam sobie zrobił i sobie z niego żartował. Natomiast, czy twoim zdaniem inni politycy Konfederacji, czy Trumpa też tak można sklasyfikować? Czy to nie jest nasze lewicowe przewrażliwienie, przejaskrawienie, widzenie faszystów Konfederacja jest ta o tyle ciekawym bytem, że tam jest taki miszmasz. To jest taki miszmasz, który powstał z różnych polityków, z różnych opcji z tej prawej strony, po to, żeby mogli się dostać do Sejmu. No i się ta operacja, jak widać, udała, ale oni tam sami kłócą się o kwestie gospodarcze i tak dalej, bo tam są, i są narodowcy, i są wolnościowcy, i jest mizoginistyczny Korwin, i jest Winnicki, który mówi, że Korwin gada głupoty, i jest Bosak, i tam i Mentzen, i Braun, i tam są wszyscy. No właśnie, Braun, który jest szurem, i są różne osoby, tak? Braun jest szurem, ale ma bardzo, bardzo kwiecisty język. To trzeba mu przyznać. Słuchaj, a czy ty nie widzisz Zwłaszcza na. wtedy, jak mówił o odsysaniu wielkim odkurzaczem posłanek, faktycznie. Dobrze. Pamiętam to, o Boże. Słuchaj, a czy ty nie To było widzisz. cringe'owe. Było, znaczy był cringe'owe, to było okropne w ogóle, ale znaczy, wiesz Ja co, była przy samych pracach Sejmu wychodzi z Brauna taki brak merytorycznego przygotowania. On często tym swoim językiem nadrabia po prostu no brak komentarza, Ja którego jestem się formalny, tak? odnosił do sprawy rzeczywiście, do istoty sprawy, tylko wszystko odnosi do, nie wiem, tysiącletniej Rzeczpospolitej, czy, znaczy Boże, źle, no wiesz, takiej retoryki po prostu. A jeszcze jedno pytanie. Nie masz wrażenia, że no, nasza lewicowa koalicja też jest trochę takim zlepkiem, tak? Mamy No Wiosnę, która. nie, ale bez No bo, poczekaj, przesady. mamy Wiosnę, która jest liberalna wśród części swoich, gospodarcze, wśród części swoich i wyborców, i członków. Sam Biedroń akurat nie był liberałem, to jest przesada, co ludzie mówili na lewicy czasem. On nie deklarował się nawet jak był w ruchu Palikota, który teoretycznie był wolorynkowy, to on tam się określał bardziej jako socjalnie nastawiona osoba. Jeszcze jedna rzecz. Mamy tą Wiosnę, która jest tam, są elementy wolnorynkowe. Mamy SLD, które jest w gruncie rzeczy dość konserwatywne, jeśli chodzi o obyczaje. Sam Czarzasty też jest osobą, która jednak będzie podkreślać tą progresywność, tak? To sami liderzy nie, ale już w partii są takie pierwiastki. No i mamy Razem, które jest mocno lewicowe ideowo, Ale że to wydaje mi będzie się, że nie ma jednak aż takich różnic. różnic, które można by było mieć wrażenie, że jakieś tam kłótnie mogą się kończyć na ostrzu noża, czasami po prostu
Czy ja jestem taką, czasami po prostu widzę jakieś tam kłótnie, jakie tam mają na grupie. Sama nie jestem w grupie, ale po prostu no, Ja ciężko jestem na nie widzieć wszystkich, tych różnych kłótni. staram się być na wszystkich grupach. No to w takim razie dobra, to Konfederacja jako całość nie określimy jej jako faszystowską, ale określimy jej część jako rzeczywiście faszystowską. Znaczy, w jakim stopniu należy jednak ich określać jako faszystowską, ponieważ no powiedzmy sobie, w ogóle wczoraj chyba czytałam bardzo ciekawego posta od byłej członkini Kolibra. Mówiła, że ludziom się wydaje, że to że molestowanie czy jakieś tam niefajne imby dzieją się na lewicy, że na lewicy to chociaż... Że wiadomo, że też jest oczywiście ten victim blaming, że oczywiście też jest jakieś tam bronienie tego przemocowców i tak dalej, ale że na lewicy jednak jest to słuchanie ofiar, że jest tam próba mediacji, próba tam zrobienia cokolwiek z prawą, że a na działanie na prawicy rzecz nie ma, ofiar. tak? A właśnie ta była członkini mówiła, że w Kolibrze to tam było tak, że tam w ogóle kobieta nie miała nic do dyskusji, nic do powiedzenia, że tam molestowanie było na porządku dziennym i to było tak, że jeden członek Kolibru zachowuje się niefajnie wobec członkini, to inni nie reagowali, tylko nie wiem, wyciągali komórki, nagrywali, a po prostu się śmiali i coś w tym stylu, nie? No nie było po prostu... Że, tylko, że oni to bardzo oni konsekwentnie No. zamiatają tego typu rzeczy pod dywan. A u nas się robi z I tego no, aferę, zresztą, tak? A u nas jest takie troszkę jednak ściąganie gazy z rany, przymywanie tej rany i na nowo, no taka metafora po prostu, bardzo że żeby fajna to się metafora, dobrze goiło, bardzo dobra żeby metafora. ten, że takie troszkę jednak skuteczne leczenie rany, że trzeba ją najpierw na nowo, że trzeba ją oczyścić i dopiero wtedy może się o ten, można ją zabandażować, tam okleić plastrami i tak dalej, Wiesz, i może się goić. Wiesz, co jest też ciekawe, bo ja u siebie tak... Ja tylko chciałam powiedzieć, że tam, że w Konfederacji to nawet widać po reprezentacji kobiet. Przypominam też, i co zrobili na przykład z Kają Godek. Tak, Kaja tak. Godek, która no. Była u nich, tak? Udzielała się w pewnym momencie, powiedzieli, okej, okay, użyliśmy cię nara, nie? Słuchaj, jeszcze, znaczy wiesz, no, tak samo skończył Leroy, który jest facetem, ale o co mi chodzi, że na przykład ludzie mają rozmaite psychiczne problemy i sam po sobie widzę, że na przykład zdiagnozowałem sobie tak, kurczę, może ja mam jakieś elementy przynajmniej zespołu stresu pourazowego po jakichś sprawach z przeszłości, nie? Tylko problem jest taki, że jak się to jakby tak widzi z bliska u siebie czy u jakichś bliskich osób, to ty tego tak nie nazwiesz. Nazwiesz to, o nie wiem, no ta osoba jest jakaś znerwicowana czy smutna, tak? Taka diagnoza, powiedzmy, fachowa, no to byłby człowiek w stanie uwierzyć, jakby to zdiagnozował jakiś ekspert, a jeszcze gdybyśmy tak diagnozowali w sporze politycznym, to często jest tak, że w polityce to, co się mówi, to jak się diagnozuje, to jak się określa przeciwnika, czyli na przykład faszysta, to jest podyktowane jakimś tam interesem. Znaczy my chcemy go w jakiś sposób obrazić, obniżyć jego rangę, powiedzieć, że jest zły i tak dalej, i tak dalej. Więc zawsze te diagnozy się traktuje z takim przymrużeniem oka. No i problem jest taki, że jak obcuje sobie człowiek z tą Konfederacją, tak sobie słucha tak wycinków, na przykład wypowiedzi Bosaka, wycinków, no to trudno złożyć z tego taki całościowy obraz i powiedzieć, o, to jest faszysta. No bo można tą wypowiedź rozebrać na kawałki i uznać, że no, ma to pewne elementy, ale nie do końca i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja byłem naprawdę pod wrażeniem, jak zauważyłem Bosaka, może zrobię w ogóle taką kompilację kiedyś, że te jego poglądy rzeczywiście stawiają na wysokim miejscu państwo, wspólnotę, jej jakąś taką funkcjonalność względem dobra jednostki itd. itd. No ale też wykluczać jakiś tam darwinizm społeczny, właśnie, czy... też moc, no
Mnóstwo jest naprawdę patentów, które można by zidentyfikować jako faszyzm. Spróbuję może kiedyś po prostu wyłapać te wypowiedzi Bosaka i to też skomentować tak Nie politologicznie. jest to trudne. A nie, posłucham, powiedz, ja ich czasem słucham. Prowadzę też taki fanpage, raport z upadku cywilizacji, bo ich zdaniem cywilizacja łacińska upada itd., itd. Więc słucham sobie ich też. Powiem ci, że to jest duży problem lewicy, że naszych youtuberów, naszych ludzi wypowiadających się na YouTubie, gorzej się słucha. To jest po prostu często mniej atrakcyjne. Nie wiem do końca z jakich powodów, ale taki Brown, który sobie tym językiem bla 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 ładnie mówi, jest dużo przystępniejszy w odbiorze. Ja nie wiem, czy to wynika z tego, że to jest prostsze, czy to jest jakieś bardziej wyraziste, czy kontrowersyjne, ale mam problem. Mam problem, jak sobie puszczam podcast Trójdzielnia, zaczynam ich słuchać i w pewnym momencie przestaję, bo tracę zainteresowanie. Nie wiem, z czego to wynika. Trzeba by przeanalizować jakoś medialnie to. Więc wracając do samego Bosaka. To może kwestia po prostu też szkoleń. No jeżeli musimy powiedzieć wprost, no Brown ma pieniądze ku temu, żeby przechodzić jakieś szkolenia z zakresu wystąpień publicznych. Posłowie no a lewicy też mają, nie? To Brown jest w ogóle dziennikarzem od przecież on w latach. To jest historyk, który zajmował się tworzeniem filmów, tak? On stworzył bodajże zaraz taki słynny dość wywiad z Lechem Wałęsą, on zajmował się sprawą Bolka. Jest gościem, który się medialnie udzielał od lat, tak? Tak samo, nie wiem, sam Korwin, jak on tworzył w internecie te swoje legiony, to głównie przez YouTube i wypowiedzi, tak? A my, wydaje się, nie mamy takiej siły oddziaływania nawet internetowej. A to, że już w ogóle nie mamy na przykład, nie wiem, TVN-u, no to już wiadomo, czy ale TVP, to znaczy, za co podziwiam prawicę? Za to, że oni, mimo że gadają 90% ponad głupoty totalne, oni są konsekwentni w tym, co mówią, oni się nie przyjmują krytyką, nie przyjmują się jakimiś tam niepochlebnymi opiniami. Robią swoje i jadą dalej. Ale lewica ma tendencję do analizowania każdego słowa po kolei, bo może kogoś uraziłem, bo nie wiem, bo może niepoprawnie czegoś, jakiegoś sformułowania użyłem i tak dalej. I czasem trzeba po prostu, nie wiem, mówić, chlapnąć, trzeba po prostu coś powiedzieć, chlapnąć i jechać dalej, robić dalej swoje po prostu, bo takie rozdrabnianie się nad każdą sprawą, znaczy prawica też to wykorzystuje, między innymi słynnej już aferze, czy to pensje 200 tysięcy i czy cokolwiek by razem nie zrobiło, to z jakiejś małej rzeczy próbują zrobić Zmuchać. Ogromnego potwora po to, żeby deptać w ziemię, a sami mają dużo gorsze imby, które potrafią skutecznie zamieść pod dywan i nikt problemu nie nas, ma. To nas przynosi do sprawy Margot, że ona rzeczywiście zrobiła coś ona takiego. Ona się zupełnie nie przyjmuje. Ona przeknie, ona rzuci mięsem i jedzie dalej po prostu. Jej nie zależy na tym, żeby było zawsze cukierkowo i brokatowo, tylko to, co jest fajne, to, że jest z sobą. Ja na przykład od jakiegoś czasu, no tutaj akurat jak na razie nie przeknęłam, ale trzeba zacząć w końcu, no bo tak naprawdę zwykły, przeciętny człowiek przeklina na co dzień, musi przeklinać, bo jakby nie przeklinał, to by chyba nie dał rady to po prostu. Prawda, ja przeklinam w zależności od sytuacji i nastroju. Mam dni, że w ogóle, mam dni, że ciągle. Słuchaj, no właśnie, czasami jest tak po prostu, że coś ci się zepsuje, jakiś sprzęcior już wyzywasz ten sprzęcior niecenzuralnie, albo po prostu no uderzysz się małym palcem u nogi w stół. Słuchaj. Kanada, tak, ja tak prawie pralkę raz bym zamordował, ale powiedz mi jedną rzecz. Ostatnio badałem mapy Polski, generalnie jak sobie weźmiesz częstotliwość chodzenia do kościoła, a jednocześnie częstotliwość małżeństw i rozwodów i tak dalej, to koreluje stricte z dzietnością na przykład. A dzietność jest no, bardzo potrzebna do tego, żeby odtwarzać pokolenia i to jest mimo wszystko istotna rola społeczna rodziny. I co by tu powiedzieć?
Lewicowa odpowiedź byłaby taka, że na przykład dzietność wzmocnimy prawidłową polityką mieszkaniową i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio słuchałem też dyskusji na temat norweskiego podejścia do rozwodów, no, to znaczy rozwód. No, prawo do rozwodu fajna rzecz, no, rozwód jednak rzecz smutna. Co mi się wydaje, że Norwegia wprowadziła taki program, w którym rodzice przed rozwodem byli edukowani na przykład o skutkach tego rozwodu na psychikę dziecka itd., itd. No i można by pomyśleć, że Norwegia to progresywny kraj, a wprowadził rozwiązanie, które na przykład zmniejsza mocno liczbę rozwodów i wydaje mi się, że w pewien sposób na lewicy brakuje docenienia rodziny takiego autentycznego, bo jednak rodzina ma, wydaje się, pozytywną rolę społeczną. Rodzina też często przez lewicę jest atakowana jako instytucja, która jest opresyjna, która w jakiś sposób no, osoby na przykład z mniejszości seksualnych traktuje źle często. No i czekaj, bo o to co dążę? Pytanie, czy rodzina twoim zdaniem ma pozytywne funkcje społeczne, ale nie tylko rodzina, bo to, że wiesz, może być lewicowa rodzina i jest fajnie, nie? Ale o co mi chodzi, czy tradycyjne podejście do życia, do wartości, do tego, że na przykład zachowujesz dziewictwo, że w wieku 20 kilku lat bierzesz ślub, zaraz potem dzieci, zostajecie sobie na całe życie i tak dalej. Tworzenie takich silnych więzi międzyludzkich, trwałych, czy to da się w ogóle, czy po pierwsze, czy warto, moim zdaniem warto, ale po drugie, czy to da się zachować bez silnego udziału religii, Boga i takiego pierwiastka, wiesz, no, irracjonalnego w jakiś sposób. Znaczy no, moim zdaniem jak najbardziej jest to możliwe. Ja jestem ateistką. Ateistką jestem od co najmniej 15 roku życia, jak może nawet nie wcześniej. Jestem demiseksualna, co oznacza, że po prostu czuję pociąg seksualny tylko do mężczyzn, którymi mam jakąś tam więź emocjonalną. Jak to się nazywa? Przepraszam. Demiseksualna. Wow. Demiseksualna. To jest ciekawe, bo ja w sumie też jestem demiseksualny, by z tego wychodziło, ale okej. Fajnie się dowiedzieć, jakbyś mogła kontynuować wywód. Nie wyobrażam sobie na przykład jakichś przygodnych kontaktów seksualnych totalnie obcymi mężczyznami. Jest to dla mnie totalnie abstrakcyjne. I mimo, że jestem osobą lewicową, to jednak mam taki ten stosunek do tych relacji zachowawczy, żeby nie powiedzieć konserwatywny. Z moim obecnym partnerem jesteśmy już 8 lat, więc wydaje mi się, że to jest bardzo długi staż. Mam pytanie, bo tak. To jest coś takiego jak, załóżmy, że lewica walczy o prawa mniejszości, albo walczy o prawa pracowników, walczy o to, żeby uregulować różne rzeczy, o to, żeby wprowadzić redystrybucję, o to, żeby bogaci płacili pieniądze, dzięki którym biedni będą mogli lepiej funkcjonować. No i dobra, walczymy o to, ale w dyskursie publicznym, który jest bardzo prosty i często opiera się na no, nieuczciwych retorycznie atakach, dochodzi do tego, że ludzie są postrzegani jako na przykład właśnie niszczyciele rodziny, ludzie, którzy są tak jak do razem przylgnęły te super wysokie podatki, które wcale tak nie były jak to się zaprojektowane, jak to się przedstawiało. Pytanie takie, czy można tego typu zniuansowane przekaz przedstawiać w dyskursie publicznym, bo mam wrażenie, że z jednej strony jakby mamy to, co się prezentuje wyborcom, a z drugiej strony to, co jest jakimś tam naszym kompasem moralno-ideowym, nad którym pracujemy. I wydaje mi się, że na przykład taka dyskusja jak dzisiaj, no na pewno nie trafi do setek tysięcy osób, bo nie będą zainteresowane, bo jest zbyt jakaś taka abstrakcyjna, skomplikowana i raczej służy temu wytworzeniu tego kompasu moralno-ideowego, którym się masz kreować, ale który jest bardzo złożony. To nie jest przekaz do tysięcy ludzi. No i teraz pytanie, czy lewica powinna, znaczy inaczej, czy lewica może się w tym wszystkim pogubić? Czy na przykład może zacząć, właśnie tak jak wspominaliśmy na przykład o sojuszu z Hołownią, tak? Skręcać już zupełnie w jakieś
nielewicowe regiony. I czy Twoim zdaniem lewica aktualnie jest ideowa, czy nie? Czy lewica jest ideowa? W No. parlamencie, bo nie mówię o poza parlamentem. No jest, znaczy tak, znaczy też zależy, co mamy na myśli mówiąc lewicę, bo jak mówisz lewica, to ja mam przed oczyma obraz naszych posłanek, ale no myślę, że też mówisz tutaj i o SLD, i Wiośnie, i tak dalej. Czy lewica może na przykład, czy lewica może zagłosować za pomocą dla przedsiębiorców? Czy lewica może zagłosować za pomocą dla przedsiębiorców? No, myślę, że jak najbardziej. Sama jestem na samozatrudnieniu i sama można powiedzieć, że jestem przedsiębiorczynią, ponieważ odprowadzam składki i tak dalej. Tak, to jest akurat A mimo dość to jestem specyficzne. lewicowa, no. Dobra. Nie widzę jakiejś sprzeczności. Bardzo dużo osób jest w ogóle na tym samozatrudnieniu i na własną rękę musi odprowadzać te składki. Oczywiście wynika to też w bardzo dużym stopniu z jakby modelu, w jakim żyjemy. No bo dla firm taniej jest zawrzeć umowę B2B, na przykład z tym przede wszystkim problem jest w branży kurierskiej, gdzie kurierzy i tutaj słynne chyba zdjęcie kuriera z dwoma połamanymi nogami, który wypakowywał paczki z auta Ale to dostawczego. chyba nie było tak, to chyba było trochę bez kontekstu, ale nie pamiętam. Dobra, mniejsza z tym. No, No. to taki kontekst, że z kurierami jest tak, że oni mają dziennie do rozwiezienia ileś paczek i muszą to zrobić, bo jak nie, to mogą zapłacić przeogromną iluś tysięczną karę. No. I w branży kurierskiej jest niestety ogromna patologia, ponieważ no, oni są na samozatrudnieni sam, ten, i po prostu wykonują zlecenie dla firmy, z którą tam mają umowę. No to też pokazuje, że kurier, który nie dostaje umowy jako zwykły szeregowy pracownik, tylko że musi zakładać własną działalność, to jest Poczekaj, coś nie halo. ostatnia rzecz. Donald Trump i Joe Biden. Komu, znaczy komu? No pewnie Bidenowi byś sprzyjała, natomiast jakiś komentarz co do wyborów w USA? Czy Biden wygra? Jakie masz z tym, są z tym Mam swoje nadzieję, nadzieje? generalnie. No. Czy to w ogóle z tym Trumpem jest o tyle przykra sytuacja, bo wiemy, jak wyglądają tam wybory, że tam mimo tego, że Hillary Clinton miała Miała więcej głosów, większość. to i tak przegrała, No. ponieważ taki jest właśnie, tak wygląda tam model wyborów po prostu. No i to, co jest tam też niefajne i niedemokratyczne, to, że są po prostu promowani kandydaci albo od Republikanów, albo od Demokratów. A reszta jest tak po macoszemu traktowana. To prawda, Troszkę trzecia u partia nas nie też jest istnieje. taki ten duopol, że przede wszystkim są albo lansowani z PiS-u, albo lansowani z PO. No, oczywiście nie, no, są inni kandydaci też pokazywani, ale jest jakaś taka retoryka, że jak nie jesteś z nami, to jesteś z PiS-em. I jest coś takiego właśnie, że Tak, stąd. pierwsze, że ani prawa LGBT nie są ważne, że w ogóle nic nie jest ważne, tylko żeby postawić się PiS-owi jest najważniejsze. I też jednak w Polsce mam wrażenie, no, nastąpiła w polityce taka amerykanizacja, ten duopol, że albo tak, że raz republikanie, raz demokraci, a tutaj raz PiS, raz PO, raz PiS, raz PO. I takie odbijanie po prostu piłeczki w ping-pongu. Nie jesteś z Tak, nami, to jesteś z PiS-em i tak dalej. do tego jeszcze mamy ten straszak, że no jeżeli jednak zrobisz coś, na przykład Że jak nie nie pomyśli. zagłosujesz na Trzaskowskiego, tylko zagłosujesz Tak. na Biedronia, to dokonujesz zdrady stanu i że w ogóle. Przybliżasz koniec demokracji w Polsce generalnie. Tak, no jest tego typu szantaż. Natomiast wracając do Ameryki, co byś widziała odnośnie Bidena, jakie miałabyś nadzieje, że co on wprowadzi? Bo Sanders się nie dostał znowu niestety. I mamy Bidena. I co on może zrobić? Bo to jest taki kandydat, który jakby
Z nim idą te same obawy, które były co do Hillary Clinton, że to będzie osoba w jakiś sposób zależna od wielkich korporacji, która będzie. Publiczna służba zdrowia przede wszystkim. Czyli że. Publiczna służba zdrowia i że spadnie umieralność u osób z cukrzycą, ponieważ cena insuliny w Stanach Zjednoczonych, tak jak miłośnicy wolnego rynku uważają, że wolny rynek powinien regulować Miłośnicy cenę wolnego rynku wszystkiego. teraz ci powiedzą, że tam są właśnie regulacje, które zostały I wprowadzone są w takie Polsce. regulacje, że osoby chore na cukrzycę nie stać ich na tą insulinę i najczęściej. Miłośnicy Znaczy, wolnego rynku ci najczęściej. powiedzą, że to nie jest wolny rynek prawdziwy, tylko że jest to wolny rynek z kroni kapitalizm, czyli skorumpowane ustawy, skorumpowani przedstawiciele władzy wprowadzili te ustawy, żeby pomóc biznesowi. Na co lewica by odpowiedziała, że właśnie, no to jest właśnie jedyny kapitalizm, jaki istnieje, czyli taki kapitalizm, gdzie państwo Czyli taki sprzyja kapitalizm, kapitalistom. czysty kapitalizm tak Dokładnie, naprawdę. dokładnie. Tam jest taki kapitalizm, że albo masz dom, albo mieszkasz na ulicy, po prostu w samochodzie, no. O, właśnie, co do bezdomności, też fajnie, jakby ten problem jakoś Biden poruszył, choć nie wiem, czy to zrobi. A, słuchaj, tak jak zaczęliśmy, znaczy jak słuchałem cię o Bidenie, to wtedy naszła mnie myśl o tym, że a znowu amerykanizujemy. Także ucinam ten temat mniejszym. Nawet po identyfikacji wizualnej w ogóle. I to, jak wyglądała identyfikacja wizualna poszczególnych kandydatów teraz ostatnio na prezydenta, na urząd W prezydenta, Polsce. to już ktoś właśnie w Polsce, tak, to właśnie ktoś stwierdził, że kurczę, że w sumie te identyfikacje wizualne wyglądają takie jak rodem z Ameryki, no bo takie czerwień, biel i granat. Wiesz I co? to po prostu. Ja nawet nie myślę, że to jest tak, że oni tam mają na przykład lepiej rozkminione badania społeczne i na przykład marketing w Ameryce jest lepszy, bo do pewnego stopnia pewnie jest, ale też jakby zapatrzenie ludzi Nie, bo mi chodzi w. o to, że w Polsce, że No nasi tak, ale prezydenci, prezydenci. dlaczego skopiowali wzorce z Ameryki? No bo można by argumentować, że tam jest po prostu lepszy marketing polityczny, więc na nich się wzorujemy. Ale wydaje mi się, że to po części wynika z zapatrzenia w Amerykę. Z tego, że my tylko chłoniemy treści z Ameryki, a głównie ze względów językowych i też potęgi Hollywoodu, tego, że cały świat mówi po angielsku. Dobra, kończmy na razie ten temat. Chyba wszystkie tematy już przelecieliśmy. Gadaliśmy, rozmawialiśmy 2 godziny, także nieźle. Coś z Dziękuję, tego będzie. coś z tego będzie. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję również. Podobało mi się, mam nadzieję, że będzie możliwość powtórki. Powtórka. Tylko W słuchaj, większym gronie, bo. w większym gronie, natomiast tak rozmawiałem z wyborczynią lewicy z poprzedniego odcinka, wydaje mi się, że trzeba by chyba trochę poczekać, aż się nazbierają tematy, wiesz, bo już teraz powtórzyliśmy wiele tematów, które były poprzednio i chciałbym, żeby, bo wiesz, nowy rozmówca to są też automatycznie nowe tematy i nowy punkt widzenia, ale chciałbym, żeby to jednak minęło trochę czasu, coś się wydarzyło. Może Jasne. właśnie po tym kongresie programowym, po zjednoczeniu, jakoś w okolicach nowego roku, myślę. Tak daleko. Jasne, No. spoko. Dobra. Dziękuję bardzo. Odmeldowuję się. Również. Cześć. Hej, na razie, cześć.